Dobrze, proszę Państwa, zaczniemy w takim razie. Nie słychać, jak mówię, tak? Proszę mówić do mikrofonu, tak. Teraz będzie lepiej, oczywiście. Proszę Państwa, często na spotkaniach pytają mnie ludzie, kto z Wami jeździ. Jeżdżą, odpowiem na to pytanie tutaj, jeżdżą wszyscy. Jedzie i dyrektor banku, i górnik z dołka, i kapitan żeglugi wielkiej, i lotnicy, obecnie Dreamlinerów, kilku ich jeździ zawsze z nami. Wszyscy jeżdżą. Jedyny zawód reprezentowany, właściwie niereprezentowany, to dziennikarze. I szkoda. Szkoda, bo rzeczy są, dzieją się tam niezwykłe. Dziś nie mielibyśmy tego spotkania, bo byście wszystko wiedzieli, a tak to kilka gazet po prostu kłamie. I ludzie w to zaczynają wierzyć, bo nie widzieli tego rajdu, prawda? Skąd się wziął ten rajd? Jeszcze obiecywała mi pani Ewa Stankiewicz, że się wybiera kiedyś, parę lat temu już, no nie zdążyła, nie wybrała się. Pan Pospieszalski mi to obiecywał, też nie zdążył, nie pojechał, prawda? Myślę, że sytuacja byłaby inna i Telewizja Republika nie zrobiłaby takiego świństwa, jak zrobiła mi dwa dni temu, trzy dni temu, prawda? Skąd się wziął rajd katyński? Ja kilka słów wprowadzenia, zanim Państwo będą zadawać pytania, dobrze? Ja w 1973 roku, 10 maja, znalazłem się w Stanach Zjednoczonych. Odmówiłem powrotu do Polski. Zresztą w historii to już nie ma sensu opowiadać. I tam byłem w środowisku żołnierzy drugiego korpusu, w ogóle żołnierzy kombatantów II wojny światowej. Tam była książka nieocenzurowana. Zafascynowany byłem Mackiewiczem, przeczytałem Józefem Mackiewiczem, przeczytałem wszystko jego, co było wtedy na rynku. No i oczywiście te przyjaźnie moje, to był Żbik Kołaciński, jeden z dowódców, słynny partyzan, jeden z dowódców Narodowych Sił Zbrojnych. To był żywiciel, pułkownik Niedzielski z Żoliborza, dowódca na Żoliborzu. To był Róg Błaszczak, dowódca na Śródmieściu, prawda, młodzieży harcerskiej. To był refren Konarski, prawda? Feliks Konarski, refren, prawda? Taki słynny twórca Czerwonych Maków. Pułkownik Sternal, ostatnie trzy dni dowódca na Mokotowie. To było moje środowisko tam. I tak ten bagaż do tej pory noszę. To, co się od nich dowiedziałem. I kiedy przyjechałem po raz pierwszy do Polski po 20 latach, w 90 chyba drugim roku, już nie pamiętam, i dowiedziałem się, że społeczeństwo polskie, że tutaj jakaś ankieta była, że 70% Polaków uważa generała Jaruzelskiego za bohatera, a pułkownika Kuklińskiego za zdrajcę. Dowiedziałem się, w jakimś liceum ankieta była, taki test, co wiedzą o Katyniu. 17% młodych Polaków, licealistów, powiedziało, że tam Polacy mordowali Żydów. Wróciłem do Stanów, do przyjaciół, przerażony zupełnie. I tak kombinowałem, co by tu zrobić. Wiedziałem, kto, skąd oni to wiedzą, no wiedzą z mediów. Ciągłość historyczna została przerwana, bo ojciec nie mówił synowi, no bo się bał, bo jak ten poszedł w szkole gadał, to potem jechali na Syberię wszyscy. Właśnie w tym roku zamierzamy odwiedzić dwa obozy, gdzie armia krajowa siedziała, prawda. W Stalinogorsku, to teraz Moskowsk, Nowomoskowsk się nazywa, zdaje się. I tak to kłamstwo narasta. Ludzie nic o swoim narodzie, o swoim kraju nie wiedzą. Ja miałem to szczęście, do tej książki nie ocenzurowałem, szczęście spotkania tych niezwykłych ludzi, prawda, po swoim życiu. I postanowiłem, wymyśliłem taki motocyklowy rajd katyński. Bo ja w swojej naiwności myślałem, że jak jedzie kolumna 100 motocykli z szybkością 120 na godzinę, zachowując poprawne odległości, to jest blisko 5 kilometrów dudniącej drogi. I wydawało mi się, że tego nie można nie zauważyć. No przynajmniej ludzie to zauważą. Proszę Państwa, byłem naiwny. W 2011 roku na Jasnej Górze, na tym zlocie, który będzie rozpoczyna się w sobotę, w niedzielę, było 35 tysięcy motocykli i 50 tysięcy uczestników. Informacja od komendanta policji częstochowskiego inspektora Lecha.
i można tego nie zauważyć. Prosiłem motocyklistów, przywozimy zabawki dla dzieci, dla sierocińców w Polsce i na Kretach Rzeczypospolitej. Dwa takie baseny strażackie zostały załadowane zabawkami, żeby ludzie zwrócili uwagę, coś się dzieje niezwykłego. Ci motocykliści jadą z zabawkami. Prosiłem, żeby przyczepiali na zewnątrz motocykl, żeby to było widać, prawda? Cisza. Gazeta Wyborcza napisała, lokalna edycja, że tam było, no bo się nie dało. No, Częstochowa zawalona motocyklami. Nigdzie więcej nie było żadnej notatki. Jeszcze w piśmie Świat Motocykli Agora napisali, że tam było bardzo śmierdziało spalinami. No, taki był z tej relacji. To był największy zlot motocyklowy w Europie. Nie ma takiego drugiego. Gdzie jednego dnia w jednym miejscu zgromadziła się taka ilość motocykli. Także potęga mediów jest porażająca zupełnie. Teraz może przejdę do rajdu katyńskiego. Wymyśliłem ten rajd katyński. Może pierwszy rajd katyński jeszcze. Zwróciłem się do pana Komorowskiego. On był ministrem spraw obrony narodowej w tym czasie, w 2000 roku. Zresztą może jeszcze wcześniej, proszę państwa. W 2000 roku pojechałem z księdzem Peszkowskim, z rodzinami katyńskimi do Katynia, w Święto Wszystkich Świętych. I tam rozmawiając z księdzem Kuczmikiem, kto był w Katyniu, to wie, że tam jest taki ksiądz, który tam został przypadkowo i siedzi, taki kapelan rodzin rozstrzelanej armii, jak go nazwałem. I powiedziałem mu, ojcze, za rok przyjedziemy tu motocyklowym rajdem katyńskim. Ksiądz zbladł. Pytam się, czego ksiądz się boi, no o co chodzi. Proszę pana, tu dwa tygodnie temu było 20 dziennikarzy. I tak się łupili, i tak narozrabiali, że ja ze wstydem muszę chodzić i przepraszać. To waszych kolegach, proszę państwa. Powiedziałem księdzu, że motocykliści naprawdę potrafią się zachować godnie, niech ksiądz nam zaufa. I tak też się stało. Przyjechaliśmy do tego Smoleńska. Może dam kilka przykładów, żeby zilustrować państwu atmosferę, o czym w ogóle mówimy. Przyjechałem wtedy, pan Komorowski, chciałem od niego transport i kuchnię polową. Nie dał niczego, prawda. Ja kiedyś będąc w Chicago pomagałem tym Robcie, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Byłem zaprzyjaźniony z Kazimierzem Januszem, który zmarł bardzo niedawno zresztą. Do końca ta przyjaźń trwała. I wziąłem jego, mówię, powiedz jemu, bo on tam ulotki roznosił, uważ, on tam nic nie wie przecież. To młody człowiek był wtedy. Przedstawił mi, ale on i tak wykręcił się z tego, prawda. Nie dostaliśmy. Pojechaliśmy na ten pierwszy rajd bez żadnego zaplecza, bez samochodu, bez niczego. Powiedziałem, chłopcy, jest sprawa trudna, ale kto się boi, niech nie jedzie. No, kto nie, to jedziemy. Zobaczymy, co się stanie. No, będziemy się ratować. Jechaliśmy zupełnie w nieznane, bo trzeci sekretarz ambasady polskiej w Moskwie, do którego się zwróciłem, powiedział, że to jest szaleństwo, że benzyna jest powszechnie fałszowana. Mówię, 2001 rok, wiosna. Benzyna jest fałszowana, że trzeba mieć, jak chcecie w namiotach spać, to kleszcze są takie jak duże, prawda? I trzeba mieć żółtaczki A i B i tam jeszcze ile tych szczepień mi tam zalecił. I mówi, że to jest nieodpowiedzialne. Ja powiedziałem mu, ja już wysłuchałem, dziękuję za informację, ale bardzo proszę, żeby zajął się pan tym, o co pana proszę. A prosiłem go o jakieś miejsce do kempingu w rejonie Moskwy, możliwie blisko Kremla, gdzieś tam w środku, prawda? Jakieś tam pole namiotowe, coś takiego. Oczywiście rozmowa się skończyła. I tu jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć. Wiceministrem spraw zagranicznych wówczas był Radosław Sikorski. Udało mi się do niego dotrzeć i spotkałem go. Rozmawiałem z nim, powiedziałem o zamiarze, pokazałem mu regulamin, który mam tutaj przed sobą. I on powiedział mi, pan, to jest fantastyczne, pojadę z wami. On ma motocykl MW600 z karabinem maszynowym na wózku, bo to z wózkiem jest, prawda, on gdzieś to kupił w Berlinie z demobilu. To jest to, co miało atakować, prawda, zachodnią Europę. I on zrobił rzecz jedną wielką, która trwa do dzisiaj. To znaczy on pisze listy, każdy minister kolejny, tak weszło w tradycję, pisze list do wszystkich konsulatów na naszej trasie, żeby nam pomagali. Oczywiście jedni pomagają, inni nie chcą, różnie to bywa, prawda? Ale na ogół mamy pomoc z konsulatów. Jak nie, to mamy Kościół katolicki jeszcze i tam sobie radzimy. Także nie ma problemów żadnych. Pierwszy rajd katyński. Ja może zaznaczę tutaj, jakie są cele rajdu. Złożenie hołd oficerom Wojska Polskiego, policjantom i tak dalej. Oficer zbrodni komunistycznej, zbrodni bez sądu i kary.
dotarcie na motocyklach do miejsc męczeństwa i kaźni Polaków, a także szlakiem chwały oręża polskiego, spotkania z Polakami i ich dziećmi, nawiązanie przyjaznych stosunków z motocyklistami, ludnością i władzami na trasie rajdu, propagowanie prawdy historycznej, udział w ratowaniu pomników narodowej historii, miejsc historycznych i cmentarzy wojennych. I to realizujemy, dokładnie to wszystko. Motocykliści remontują kilkuhektarowy cmentarz w Brodach. Cmentarz z 20 roku, zaniedbany, połowa już jest zniszczona, już przejęli, prawda, nowe pochówki ukraińskie. Ale tą pozostałą część, kilka hektarów ocalonych zostało, drzewa wycięte. Zrobili wielką pracę, bo rajdowi Katyńskiemu towarzyszą jeszcze takie kilka innych. To jest rajd Huta Pieniacka, to jest właśnie ci koledzy z Huty Pieniackiej to robią, i rajd Ponary. Takie staramy się miejsca, o których społeczeństwo nie wie, wybierać. W ogóle to było pomyślane, żeby tak przywrócić nam pamięć historyczną wielkiej Polski, wspaniałego, wielkiego narodu, wielkich bohaterów. A więc jeździmy tam. No ale zainteresowanie mediów żadne. Przyjeżdżamy do Katynia pierwszym rajdem. Na parkingu motocykliści rosyjscy. Biedne chłopaki, takie mają iże stare M-ki, jakieś takie ruiny. Ale zafascynowani tym wszystkim znaleźli 5 miejsc, żebym sobie wybrał, gdzie chcemy rozstawić namioty. Wybrałem to najbliższe, prawda, tego cmentarza. Na cmentarzu było jedno miejsce, ale nie chciałem tam mieszkać. Przy bramie, przy płocie dosłownie, tam też są takie nieregularne, ukształtowane ziemia, także pewnie tam też są doły śmierci. No my tam rozstawiamy namioty jednak. Przygotowali drewno do ogniska, skosili trawę. Było wspólne ognisko. Przyszedł wtedy jeszcze, to 2001 rok, komendant OMON-u. Nie wiem, czy państwo wiecie, co jest OMON. To jest takie ORMO, tylko tam ludzie z wyrokami służą, bandyci po prostu. Komendant przyszedł, z kiełbasy, jakieś trochę napitki takiej, prawda? No i tam było fajnie i było bardzo przyjemnie. Potem po trzecim, czwartym rajdzie on trochę się bał, mówi, Wiktor, teraz kiepier nie nada, coś się zmienia, toż Putin przyszedł, prawda, i coś tam, teraz go nie widuje w ogóle, prawda. Takie było nasze przyjęcie, prawda, tam. Ci motocykliści robili wszystko. Na cmentarz bali się wejść, bo nie wiedzieli, co sądzi ten OMON, prawda, o tym, więc oni mają w genach trochę ten strach. Trudno się dziwić, przecież oni są straszliwie prześladowani byli tam. Nie ma rodziny, gdzie by nie wymordowali, po połowy przynajmniej. Kiedy chciałem im dać pieniądze, to ten mówi, a tam komendantem ich był taki Iwanowicz Fedorow, nie pamiętam, jak on się nazywał, tu jest chyba ta Ania, to ona będzie wiedziała. Chciałem mu dać pieniądze, słuchaj, ja ci dam, masz tam $50. A $50 to była pensja miesięczna policjanta w Moskwie w tamtym czasie. A on mówi, Wiktor, ty mnie obrażasz. My to podróż buzdzieł, ale nam nie nada dzięków, prawda? Potem też taka historia tego właśnie chłopca, który, on miał 2700 skoków na spadochronie. Był w Afganistanie. Opowiadał, jak wszedł z oddziałem w góry i wrócił sam. Wszyscy zostali tam, zabici po prostu w Afganistanie. Płakał, powiedziałem kolegom, słuchajcie, nie dokuczajcie mu, bo to jego Rosja, ojczyzna, prawda. My i tak nie zmienimy jego poglądów, bo to nie ma sensu, bo i tak nie zmienimy, prawda? Chłopak dzielny kocha Rosję, jak my kochamy Polskę, o co chodzi? I takich ludzi spotykamy na trasie dużo. Każdego roku on miał wypadek motocyklowy, był sparaliżowany. Od razu tam zrzuciliśmy się, tam trochę dolarów mieliśmy, prawda? I był, kupiliśmy mu łóżko elektryczne, bo on miał odleżyny już od tego, prawda, po tym wypadku, bo się nie ruszał zupełnie. W następnym roku ogłosiłem zbiórkę wśród motocyklistów i zebraliśmy chyba w ciągu 2 tygodni 12 tysięcy złotych na wózek elektryczny dla niego. Jeden z kolegów tam w Częstochowie zna się na tym, bo i to kupiliśmy tanio, bo w Ameryce jest taniej. W Mesa, Kalifornia, taka fabryka fajna jest, prawda? Przysłali ten wózek do kolegi do Chicago. Stąd polscy piloci, to właśnie koledzy z rajdu katyńskiego, dostarczyli mi prosto do domu, do mieszkania ten wózek. Myśmy tam zawieźli. Było dużo, bo prosiłem o media, o telewizję, o
radia, prawda, i ten wózek oficjalnie mu daliśmy. No więc ogromna radość, telewizja moskiewska była zresztą. Potem jadę gdzieś po drodze, telefon dzwonią do mnie, a widziałam pana w telewizji moskiewskiej i my chcemy, dzieci Białogorodu chcą spotkać polskich bajkierów. Spotkania niezwykłe, naprawdę przeżycia, naprawdę wiele państwo straciliście, że nie jeździcie tam, wzruszenia. Ja oskorupiałem trochę, bo to już 14 lat byłem, prawda? Ale to naprawdę ciągle przeżycia mocne i ciągle łzy w oczach. Mam te stare chłopy, które ze mną jadą. Jeszcze jeden przykład dam, a zaraz będziemy rozmawiać. Tym pierwszym rajdem poszliśmy do tej daczy NKWD nad Dnieprem. Tam, gdzie przynajmniej przypuszczalnie, chociaż częściowo zabijali polskich oficerów. Był sierociniec wtedy. Wszedłem tam, dzieci nie było. Pytam tej dyrektorki, czy możemy zobaczyć. Pokazała nam całą tą daczę. Ona była przebudowana. Mówi, to już nie tak wygląda, jak kiedyś. Ja mówię, tam jeden z kolegów ma hurtownię zabawek w Bielsku, zdaje się. I on mówi, słuchaj, mam taki shopping bag, tu takie mam tam, taką torbę z takim motocyklem, rygające światełka, coś tam warczy, prawda? Zostawmy to tym dzieciom. Wziąłem to i do tej dyrektorki i mówię, pani, jak dzieci wrócą, niech pani im to da, bo... A ona mi mówi, ta dyrektorka... Może przerwij na chwilę. Może przerwij na chwilę, albo wyjdź. I ta dyrektorka mi mówi, proszę pana, dzieci wrócą za 15 minut. To bardzo biedne dzieci, one nie mają rodziców. To będzie pierwsza rzecz, które one dostaną i której nikt im nie zabierze. To będzie ich własność. Niech one wiedzą, że dostały to od polskich motocyklistów, od Polaków. Ucałowałem tą kobietę, zobacz. Zastaniemy z radością. Dzieci wróciły. Widziałem szał radości tych dzieciaków, prawda? I kiedy wróciłem do memoriału, taka Swietłana, historyk, opiekowała się nami, powiedziałem, Swietłana, każdego roku musimy spotykać dzieci w sierocińcach. I to były szpitale dla dzieci z zespołem Downa. W Smoleńsku jest taki szpital. To były sierociniec dla dzieci, dla wrogów ludu. Gdzie jak ojca zamordowali, albo wywieźli na Syberię, to dzieciaki na reedukację dawali do specjalnego takiego sierocińca z zaostrzonym rygorem, prawda? My tam jeździmy, wozimy te dzieciaki na motocyklu. W tej chwili mamy taki sierociniec ostatnio, blisko Katynia, między Smoleńskiem a Katyniem. I tam dzieci się uczą polskich piosenek, żeby nam zaśpiewać, jak przyjedziemy. To jest dla nich ogromne wydarzenie, ogromne przeżycie tych dzieci. Tak to. Mogę dawać przykładów niezliczonej ilości, prawda? Teraz może przejdę do tych nocnych wilków. Nawet nie wiedziałem, jak oni się nazywają jeszcze kilka dni temu, wcześniej. Bo spotykamy motocyklistów wszędzie. Spotykałem w Petersburgu. Mieszkaliśmy na Kronstadcie. Ty byłeś wtedy, prawda, Kuba? Na Kronstadcie spotkaliśmy. Zaprosili nas. Tam konsul polski załatwił jakiś kontakt z nimi. I tam na takiej wyspie jakaś taka ruiny, jakieś takie twierdzy, prawda, i tam bar mają. I tam było bardzo miło, rozstawiliśmy namioty. No właśnie też zwrócili uwagę, zawsze tu deszcz pada, wyście przyjechali, zrobiło się jasno, prawda. Takie spotkania. Nie. Przepuszczali, zatrzymywali światła, także przez cały Petersburg przyjechaliśmy kolumna, tam 100 motocykli przejeżdżała bez żadnych kłopotów. Mamy ogromną pomoc policji, wszędzie, na całej trasie rajdu, i na Białorusi, na Ukrainie i w Rosji. W Moskwie. Ja nawet w tym klubie chyba nie byłem, bo ja to chodzę wcześniej spać, bo ja już mam pewne i się męczę. Także ja muszę rano być przytomny i także ja idę wcześniej spać. Po południu, wieczorem to ja już, a oni tam sobie gulają po Moskwie, prawda. Jeszcze chodzę do takiej knajpy motocyklowej na Starym Arbacie. Tam się spotyka dużo motocyklistów z różnych klubów rosyjskich. No i tam takie rozmowy o różnych sprawach, nie o polityce. Nie wiem, kto kogo lubi, czy lubi Putina, czy nie lubi Putina. Mnie to po prostu nie interesuje. Mnie interesują te ludzkie sprawy, te bezpośrednie. Ja muszę państwu jeszcze powiedzieć, że ja na wschodzie odkryłem rzecz, o której wcześniej zapomniałem. Proszę państwa, mieszkałem w Stanach Zjednoczonych od 1973 roku. Jak pan wchodzi do sklepu, to ta ekspedientka
ocenia pana, czy pan kupi te buty, czy nie, prawda? Bo jak nie, to po co z panem w ogóle rozmawiać? Ważne jest, kto ma pieniądze, kto ich nie ma, prawda? A tam zobaczyłem to ludzkie serce, właśnie na wschodzie, na Kresach, czego u nas też już się kończy, prawda? Właśnie tam na Białorusi, właśnie tam w Rosji i w Ukrainie. Zobaczyłem ludzkie serca, ludzi zobaczyłem po prostu. Jestem zafascynowany. I to będzie dla mnie ogromna tragedia, kiedy to 14 rajd był ostatnim rajdem. Ja uważam tych ludzi na Kresach, na wschodzie, Rosjan, za bardzo przyzwoitych ludzi. Oni się boją, ale to jest specyficzna sytuacja i trzeba to jednak zrozumieć. Ja nie mam zamiaru ich edukować, czy Putin dobry, czy Putin zły. Oni kochają Rosję taką, jaką mają. Tak jak my kochamy Polskę. Ja nie wiem, czy polscy motocykliści lubią Jaruzelskiego czy Tuska. Nie wiem, tego nie pytam nikogo. O to mnie to w ogóle nie interesuje. Ja mam konkretny stosunek do tych konkretnych, prawda, polityków naszych. I teraz, proszę państwa, przejdę do, bo będę się, oprę się właściwie na tym jednym, bo nie czytałem tych, one wszystkie jednakowe są, te gazety wasze przecież. Komandor Węgrzyn chwali się imprezami z nocnymi wilkami, rodziny Katyńskie oburzone. Jestem oburzana, bo wypowiedziami oraz postawą komandora rajdu Katyńskiego pan Węgrzyn może sobie pić wódkę z kim chce i tak dalej. Proszę państwa, ja od 27 lat nie piję piwa nawet. No wszyscy o tym wiedzą, nikt mnie nie namawia nawet, prawda? Ja nie piję piwa, ja nie piję w ogóle tam alkoholu. Nie palę papierosów od 27 lat, kiedy zachorowałem na raka i lekarz mi odradził, prawda? Kiedyś też tam piłem tak okazyjnie, jak każdy z nas, prawda? A nie piłem, kropli już wtedy nie brałem. I teraz to kłamstwo, totalne kłamstwo. Mówię o Republice, proszę pana. Przecież po tym wywiadzie w Republice miałem kilka telefonów, od znacznych ludzi. Mówią, słuchajcie, jedna z pań powiedziała, mistrzostwo świata, co pan zrobił z tą panią Hejką, Gujką, nie pamiętam jakoś, tak wiecie, o kogo chodzi przynajmniej, prawda. A tam się okazuje, że tego filmu, ja chciałem wejść zobaczyć, powtórzyć, bo tego, jak mówię, to nie pamiętam tego wszystkiego. Chciałem to zobaczyć tak jako widz, prawda. I się okazuje, że tego filmu nie ma. Jest komentarz na to. Kłamliwy, zupełnie inny od tego, co ja mówiłem przecież. No przecież to jest szaleństwo zupełne. Czy państwo sobie zdajecie sprawę z konsekwencji tego wszystkiego, co wy robicie? Przecież na Boga. Ja to małe peska, te dzieciaki tam trudno popłaczą trochę, że nas nie będzie, przeżyją, pewnie przyzwyczają się do tego tyle lat, nie miały i będzie dobrze. Ale taki jeszcze jeden przykład. Na Ukrainie ksiądz mi opowiada, że na spowiedzi kobieta go pyta, czy on uważa, że można już się przyznać swojemu mężowi, swoim dzieciom, że jest się Polką. Czy państwo rozumieją, co ja do was mówię? Taka jest sytuacja. Tam oni tam podają 300, tam 700 tysięcy Polaków. Tam jest Polaków dużo, dużo więcej. Po prostu się boją. I teraz po takim ataku, jak się cały szereg osób się ujawniło z tym. I teraz po takim ataku, jak tutaj wyście zademonstrowali, konkretnie Telewizja Republika między innymi. Proszę państwa, jaki będzie los tych ludzi, jak się sąsiedzi dowiedzą, sąsiedzi wiedzą już. Jaki będzie los tych ludzi, jaki będzie los tych kierowców ciężarówek, które tam jeżdżą. Przecież to jest nieodpowiedzialne. To, co wy robicie, ta cała afera, nagonka jest nieodpowiedzialna. Pytania proszę, bo za długo gadałem. Ja o rajdzie mogę mówić nieskończenie, bo wrażenie jest taka moc, takie przeżycia, tyle łez. O, kolega tutaj był z nami na rajdzie, też może powiedzieć. Był na rajdzie z nami jako reporter telewizji Trwam. Telewizji Trwam, prawda? Ale niestety zrobił 17 kaset chyba, ale nic się nie ukazało. Coś tam też przeszkadzało temu. Zanim przejdziemy do pytań jeszcze kolega, zanim pozwól, że ja jeszcze... Dobrze. Witam państwa, moje nazwisko Robert Karlak. Ja od 5 lat jeżdżę na rajd katyński. I właśnie przez ostatnie dni dochodziły do nas bardzo niepokojące wieści z nocnymi wilkami. Ja osobiście dowiedziałem się od nich z gazet. Chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że nigdy nikt z rajdu katyńskiego nie miał osobistego kontaktu z tą grupą. Takich grup motocyklowych jest bardzo dużo. Jeśli się spotykamy z motocyklistami, to nikt nie mówi, skąd jest. Po prostu spotykamy się, wymieniamy doświadczenia. Zawsze, kiedy byliśmy
czy to na Białorusi, czy w Rosji, czy na Ukrainie, wszyscy motocykliści, którzy się z nami spotykali, służyli nam nie tylko radą, jak pojechać, gdzie, którędy najlepiej pojechać, ale jeśli ktoś miał jakiś problem z motocyklem, to potrafili ze swojego motocykla, jeśli nie było takiej części, wymontować i nam dać. Więc to są zupełnie relacje na innych zasadach. Próbuje się to wszystko upolitycznić, wykorzystać sytuację, zobaczyć, jak my reagujemy. Chciałbym zaznaczyć, że my od 40 miesięcy jesteśmy ze sztandarem na każdej mszy comiesięcznej za Smoleńsk. I to, że mamy takie znaczki, jak ten na przykład, to jest berecik z Torunia. Ja chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że jestem dumny z tego, że zostałem przez pana Tuska nazwany moherowym beretem. Odnośnie przyjazdu całej grupy. Jesteśmy zdania, że powinniśmy z tymi ludźmi porozmawiać, po prostu spotkać się z nimi. Jestem głęboko przekonany, że oni są w głębokiej niewiedzy odnośnie tego, co robią. Mamy na to tysiące przykładów, bo jeśli jeździmy do Rosji, mamy ulotkę wydaną po rosyjsku, Katyńskie dzieło, w której to ulotce informujemy, dlaczego żeśmy tutaj przyjechali, co się stało w Katyniu. I spotykamy się naprawdę, może 1% ludzi spotkanych przez nas wie w ogóle, co tam było. A jeśli już słyszeli o Katyniu, to tylko to, że Polaków zamordowali tam Niemcy. Gdybyśmy się spytali uczestników grupy motocyklowej Nocne Wilki, co oni wiedzą w ogóle na ten temat, co oni wiedzą o generale z Pieniężna, jak Armia Czerwona wyzwalała Polskę. Myślę, żebyśmy się spotkali z dużym zdziwieniem, ale to głównie polega na tym, że oni po prostu na tym nic nie, o tym nic w ogóle nie wiedzą. Myślę, że katolickie podejście do tej całej sprawy, żeby po prostu ich nie dyskredytować, uświadomić, spotkać się, lepiej rozmawiać niż strzelać do siebie z karabinów. Dziękuję. W czasie rajdu katyńskiego został wyrzucony z rajdu jeden jedyny motocyklista. Emerytowany pułkownik Wojska Polskiego. Za upicie się i awanturę. Wyrzuciłem go po prostu. Nikt inny. Czasem koledzy wypiją, bo tam jest taka sytuacja, że przychodzą Rosjanie z sercem, prawda, no i z bimbrem, bo nic innego tam specjalnie nie mają. No to kto większy, silniejszy, to sobie wypi tam kielich, ale rano ma być z umiarem, prawda? Rano każdy trzej wyruszamy, o siódmej wyjeżdżamy i koniec. No. Także tak to wygląda. Zarzucanie nam pinia w jakiejś libacji z tym jest po prostu tak totalnym kłamstwem, że no... Dziękuję. Dzień dobry, szczęść Boże. Co ja tutaj robię? Ja przecież nie jeżdżę na motorze, jeżdżę pożyczonym samochodem. Nie uczestniczyłem nigdy w wyprawach rajdu katyńskiego. Bardzo żałuję. Myślę, że jak każda udana prowokacja, jak każdy dobry montaż, także i ten montaż, którego teraz jesteśmy mimowolnymi uczestnikami, ma kilka pięter. Splata się tutaj szereg wątków, no i po to one się splatają, żeby trudno było opinii publicznej odróżnić plewy od ziarna, żeby trudno było rozplątać ten supełek. Został Wiktor Węgrzyn poddany obróbce przez media pospołu
głównego nurtu i tego, który chętniej, może bardziej trafnie nazywać trzeba ściekiem, i jednocześnie przez media pełniące na co dzień obowiązki patriotycznych, prawicowych, o zgrozo czasem nawet także katolickich. Dlaczego tak się stało? No, myślę, że nie byłby ten atak tak intensywny, gdyby nie fakt, że przed paroma miesiącami Wiktor Węgrzyn zgodził się stanąć na czele mojego komitetu wyborczego. Komitetu wyborczego Grzegorza Michała Brauna w wyborach prezydenckich 2015 roku. Tak, Wiktorze, myślę, że się już nigdy nie wytłumaczysz z tego, że nie jesteś wielbłądem. Myślę, że nigdy w życiu już nie przekonasz żadnego z tych funkcjonariuszy frontu ideologicznego, którzy zaangażowali się w nagonkę na ciebie. Nazywajmy to nagonką, nazywajmy to po imieniu. Ponieważ rzecz nie w tym, żeby jakiekolwiek argumenty miały być przedstawiane, analizowane. Rzecz w tym, żeby zrobić z ciebie czarny charakter agenta 007, głównego sojusznika wrażego mocarstwa, i znowu z całym szacunkiem, nie tylko ze względu na twoją osobę, ale po to, żeby dyskredytować pracę Komitetu Wyborczego, na czele którego stoisz, i żeby dyskredytować, powiem nieskromnie, moją kandydaturę w tych wyborach. O to chodzi, żeby efektem ubocznym tej nagonki była dyskredytacja tego jednego, jedynego z kandydatów stających do wyborów 2015 roku, który, nieskromnie twierdzę, w sposób szczególnie panoramiczny i dogłębny interesuje się i stara się zainteresować, na miarę swoich skromnych możliwości, stara się zainteresować opinię publiczną problematyką bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Kilka dni temu zapraszałem państwa na konferencję prasową, na której proponowałem wam do lektury materiał do przemyślenia dla Stirlica, zespół analiz politycznych pracujący dla mojego komitetu, pracujący dla mnie w tej kampanii, sporządził notatkę pod tytułem Bezpieczeństwo zewnętrzne Polski, i kilka dni temu tę notatkę państwu prezentowałem. Ale większość z państwa była tu wtedy nieobecna, a ci, którzy byli obecni, w żaden sposób nie skorzystali z tej notatki. No po prostu jej istnienie, fakt prezentowania przeze mnie szerokiego spojrzenia i spojrzenia, które nie jest zbieżne z którąkolwiek z linii propagandowych prezentowanych przez media. Ten fakt w ogóle nie został odnotowany. A zatem, jeszcze raz, w państwa ręce ta notatka. Bardzo proszę, żeby to było odnotowane, że mówimy o bezpieczeństwie Polski. O bezpieczeństwie Polski, które nie może być zagwarantowane przez utożsamienie polskiej racji stanu z racją stanu jakiegokolwiek innego państwa. Nie można osiągnąć bezpieczeństwa Polski przez oddanie polskiej racji stanu w depozyt jakiemukolwiek innemu mocarstwu. Nie można osiągnąć bezpieczeństwa Polski przez wieszanie się u klamki jakiegokolwiek mocarstwa. Niezależnie od tego, czy ta klamka jest umocowana w Moskwie, czy w Waszyngtonie, w Berlinie, czy w Tel Awiwie. Nie można traktować polskiej racji stanu jako zbieżnej
tożsamej z racją stanu jakiegokolwiek innego państwa, czy też bloku państw. I refleksja na ten temat jest tutaj na niespełna trzech stroniczkach, których lekturę jeszcze raz bardzo usilnie państwu zalecam. I to jest kontekst, to jest temat. Aktualnie na naszym terytorium ścierają się racje stanu szeregu różnych państw. Trwa wojna na naszym terytorium, mająca do tej pory, chwalić Boga, ciągle jeszcze wymiar tylko propagandowy, ale są to niewątpliwie przeszeregowania i przygotowania do działań wojennych. A od Polski oczekuje się głębszego zaangażowania także w wymiarze militarnym. Jestem gorącym przeciwnikiem angażowania Polski w wojnę ukraińską. Mówię o tym... Mówię o tym na moją skromną skalę. Przy na ogół zgodnym milczeniu mediów, także tych podających się za patriotyczne, prawicowe, konserwatywne, nawet katolickie, mówię o tym od ponad roku, tak długo, jak długo ta wojna trwa. Mówię o tym, że Polacy nie powinni zgadzać się na pomysły wyprowadzania siły militarnej, projekcji siły poza aktualne granice Rzeczypospolitej. Nie jestem kontent ani z tych granic, ani ze stanu państwa, ani też nie cieszy mnie fakt wojny, prowadzenia wojny tuż za naszymi granicami. Nie jestem kibicem w sytuacji, w której jedni ludzie drugich zabijają, w sytuacji, kiedy jedni prowadzą grę z drugimi kosztem życia i majątności ludzkiej. Ale właśnie dlatego, że powinniśmy pomagać naszym bliźnim, jak tylko możemy, musimy zadbać o to, żeby państwo polskie w ogóle istniało. Pomagać można na różne sposoby. Moje głębokie przekonanie, dzielę się nim z państwem, nie możemy pomóc lepiej naszym bliźnim, także i rodakom, Polakom, którzy mieszkają w granicach rozparcelowanego obecnie państwa ukraińskiego, nie możemy im pomóc lepiej niż tylko zachowując nasze państwo w całości. Nie możemy im pomóc lepiej niż tylko dbając o to, aby aktualne państwo polskie nie uległo parcelacji w toku dalszych przemian geopolitycznych, które uruchomione w Europie Środkowej mogą także wywołać reakcję domina na naszym terytorium. Deklaruję, proszę państwa, wolę ogłoszenia neutralności Polski w tej wojnie, gdybym tylko znalazł się w sytuacji, w której dane mi będzie wpływać na politykę państwa. Tak, tak bym zrobił i tego oczekiwałbym od wszystkich polskich mężów stanu, od wszystkich państwowców. Trzeba zadeklarować neutralność Polski w tej wojnie. Neutralność nie oznacza kapitulacji. Neutralność nie oznacza samorozbrojenia. Neutralność nie oznacza samowasalizacji, przystąpienia do jakiegokolwiek obozu, bloku. Zbrójmy się po zęby, tak, owszem, zadbajmy o spoistość państwa i podnośmy kondycję Wojska Polskiego, a także potencjał obronny Rzeczypospolitej wewnętrznie, ale nie projektujmy siły
poza nasze granice, ponieważ łatwo może się okazać, że wyprowadziwszy potencjał militarny, materialny, nie daj Boże biologiczny narodu poza granicę, możemy znaleźć się w stanie zbliżonym do tego, w jakim pogrążyło się państwo ukraińskie w ciągu minionego roku. A więc neutralność. Moje hasło w tej wojnie: więcej firm spedycyjnych, mniej korpusów ekspedycyjnych poza granicami Rzeczypospolitej. Módlmy się i jak tylko można, handlujmy, prowadźmy wymianę gospodarczą. Nie gódźmy się na utrzymywanie żelaznej kurtyny na naszej wschodniej granicy. To są te dwie czynności, które ludzi prawdziwie jednoczą i są w stanie nawet pojednać. Te dwie czynności wspólnie wykonywane, a to jest modlitwa, jeśli to możliwe, do tego samego Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, modlitwa i wymiana towarowo-pieniężna. Wszystko inne to jest albo fikcja, albo zarzewie nowych konfliktów. To jedna rzecz. Bezpieczeństwo państwa. Druga rzecz. Moje osobiste polityczne inklinacje, z których, co wyraźnie widać z takich publikacji, jak te, które tutaj zostały przytoczone marginalnie, te moje polityczne inklinacje również stały się przedmiotem manipulacji. Na mój temat również kłamie się w tych samych artykułach, w których jest poniewierany i spotwarzany Wiktor Węgrzyn. Wyraźne jest też zamówienie mediów na to, żebym ja na przykład w jakiś sposób, ustosunkowując się do wypowiedzi Wiktora Węgrzyna, odcinał się od niego. To jest takie bolszewickie oczekiwanie, prawda? I co pan teraz na to? Ja na to, proszę państwa, bardzo dziękuję Wiktorowi Węgrzynowi za jego pracę na rzecz mojego komitetu wyborczego. Bardzo dziękuję za to. Jeśli ktoś jest tak podły, żeby nie uszanować, nie mówię o wieku, a mówię o pracy, o dokonaniu życia Wiktora Węgrzyna. Jeśli ktoś jest tak podły, żeby nie szanować tego, co już zrobił i co ciągle czyni dla Polski, mimo że przecież cudem jest tutaj ciągle jeszcze między nami, a właściwie gdyby to wszystko było zgodne z naturalnym porządkiem rzeczy, to już dawno powinien być przeniesiony do rezerwy. Wiktor Węgrzyn ciągle działa na rzecz sprawy polskiej i tylko ostatni łajdacy mogą tego nie szanować i mogą próbować z Wiktora Węgrzyna robić wielbiciela Putina, agenta ruskiego, sowietofila. To jest świat na głowie postawiony. No i cóż, i ja przy tym, proszę państwa, od roku przez rozmaitych kłamców i łajdaków, tak, także i tych, którzy na co dzień pełnią obowiązki patriotów, na co dzień pełnią obowiązki niezależnych, niepokornych dziennikarzy. I ja przez takich ludzi jestem spotwarzany, a państwo jesteście dezinformowani tekstami, które usiłują przedstawić mnie jako, cytuję, wielbiciela Putina, jako rosyjską piątą kolumnę, jako w tych wyborach prezydenckich kandydata Kremla. No cóż, i znowu odmawiam tłumaczenia się z tego, że nie jestem wielbłądem. Jeśli ktoś jest na tyle bezczelny i tak zapamiętały w kłamstwie, żeby usiłować ignorować moje nie tylko wypowiedzi, ale także, powiem nieskromnie, dokonania na niwie demaskacji, krytyki, miażdżącej krytyki systemu sowieckiego, no to najwyraźniej nie jest to ktoś, z kim moglibyśmy polemizować. Nie jest to ktoś, komu chodzi o wymianę argumentów.
Zapytam teraz, czy są wśród nas obecni jacykolwiek przedstawiciele mediów rosyjskich, koledzy, koleżanki, dziennikarze, którzy zrobić mogą materiał dla prasy, radia, telewizji rosyjskiej. Czy są wśród nas? Jeżeli to jest potrzebne, to ja mogę się skontaktować. Proszę pana. Tylko, że niestety nie jestem z mediów. Proszę pana. Proszę pana. Chciałbym na pańskie ręce wobec tego przekazać trzy komplety filmów z cyklu Transformacja od Lenina do Putina. A pan będzie wiedział, z kim się podzielić tymi filmami. Proszę przekazać koledze kopię tych filmów. To są filmy, które w sposób, mam nadzieję, jednoznaczny rysują mój stosunek. Rysują mój stosunek jako autora, wyrażony w tych filmach, mój stosunek do systemu sowieckiego. Ale jeśli ktoś tego do tej pory jeszcze nie zauważył, to komunikuję. Tak, jestem antysowiecki i zawsze będę. Nie, nie jestem antyrosyjski i nigdy nie byłem. I to jest duża różnica. To jest duża różnica między antysowietyzmem Różnica między antysowietyzmem a antyrosyjskością. Uważam za obraźliwe dla Rosji utożsamianie jej dziejów z tym wszystkim, czego dokonały sowieckie władze zainstalowane w Rosji, jak wiadomo, nie przy aplauzie i dzięki spontanicznej akcji ludu rosyjskiego, tylko zainstalowane tam drogą bynajmniej nie spontanicznej i nie ludowej, masowej akcji politycznej przez reżimy innych państw i przez realizatorów innych koncepcji politycznych. Otóż, żeby to jeszcze do spodu wyjaśnić, nie idealizuję reżimu aktualnego, reżimu rosyjskiego. Kiedy w podtytule mojego filmu Transformacja rysuje horyzont czasowy od Lenina do Putina, to proszę Państwa, to nie jest droga, w moim przekonaniu, droga z piekła do happy endu, z piekła do raju. O, dalece nie. Pan Władimir Putin jako funkcjonariusz i dziedzic zbrodniczych organizacji, nie jest bohaterem mojego romansu. I to jasno wynika z mojej twórczości filmowej i z mojej publicystyki historycznej. Publicystyki, która miewa charakter tekstów programowych drukowanych, a także ma charakter gawędziarstwa historycznego. Otóż o ile Rosja sowiecka w moim przekonaniu nie stanowiła naturalnej kontynuacji dziejów Rosji przedrewolucyjnej, była raczej gwałtownym zerwaniem i związana była instalacja reżimu sowieckiego z horrorem i eksterminacją narodu rosyjskiego, głównie jego elit w pierwszej kolejności, a zatem sprzeciwiam się takim poglądom i polemizuję z historykami i publicystami, których w Polsce nigdy nie brakowało, z takimi, którzy widzieli w Rosji sowieckiej kontynuację dziejów Rosji. Temu się sprzeciwiam, ale jednocześnie muszę zaznaczyć, że Rosja putinowska, to znaczy Rosja postsowiecka,
jest w znacznym stopniu kontynuacją reżimu sowieckiego. Mamy tu bowiem pełną kontynuację kadrową, a także kontynuację operacyjną na poziomie służb, armii, policji, służb dyplomatycznych, służb dezinformacyjnych, prawda? To także w świecie mediów się rozgrywa. A zatem o ile Rosja Lenina, Stalina nie jest dla mnie kontynuacją prostą Rosji Piotra, Aleksandra czy Mikołaja, jednego czy drugiego, o tyle Rosja Jelcyna i Putina jest w niepokojąco znaczącym stopniu kontynuacją Rosji Stalina, Breżniewa czy Andropowa. Ale to są cienie, to są subtelności, w które media, czy to z lewej, czy z prawej strony, nie zamierzają wchodzić. I w aktualnej sytuacji nie spodziewam się, żebyście Państwo te moje tutaj dywagacje historyczne zechcieli gdziekolwiek zreprodukować. Obawiam się bowiem, że nawet jeśli Was to tu obecnych nie znudziło, a może zaciekawiło, to Wasi redaktorzy zamawiający mają zupełnie inne zamówienie. Oni mają zlecenie na prowokację, oni mają zlecenie na uczestniczenie w tej ustawce. To jest bowiem ustawka. I jeśli ze strony rosyjskiej w oczywisty sposób mamy do czynienia z prowokacyjnymi zachowaniami, jeśli w oczywisty sposób padają prowokacyjne, butne kłamstwa, kłamliwe insynuacje dotyczące historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej, czytam te kłamstwa i one mnie nie dziwią. No właśnie, to funkcjonariusze, to głos służb tutaj do nas przemawia za pośrednictwem mediów. No to jednak trochę mnie dziwi to, że media krajowe, polskie, post-PRL-owskie i te mające się za patriotyczne i niezależne, tak łatwo wpasowują się w tę ustawkę. Tak łatwo realizują zamówienie, które najwyraźniej zostało wystawione. To jednak trochę mnie dziwi, no bo przecież, troszkę to jeszcze nasze życie potrwa. I kto dzisiaj uczestniczy w gebelsowskiej nagonce na Wiktora Węgrzyna, no to jednak jakoś tam będzie potrzebował spojrzeć w oczy temu i owemu za jakiś czas, tak? Będzie próbował funkcjonować w tych mediach. Czy państwo to kupicie, czy to kupi opinia publiczna, czy dziennikarzy, którzy się dzisiaj łajdaczą napaściami na Wiktora Węgrzyna i Rajd Katyński, którzy poniżają siebie do tego stopnia, żeby z tej patriotycznej inicjatywy i samego głównego inicjatora, żeby robić funkcjonariusza obcej racji stanu na naszym terytorium, żeby oskarżać ni mniej, ni więcej Wiktora Węgrzyna o zdradę stanu. To o to przecież chodzi, prawda? Robią tutaj z ciebie, dokładnie nie wiedzą, czy agenta funkcjonariusza, czy pożytecznego idiotę, agenta wpływu, nie mogą się zdecydować. Tym niemniej oskarżają ciebie o zdradę stanu, a razem z tobą i mnie oskarżają o zdradę stanu. Otóż informuję Państwa, że nie będę z tymi łajdakami chodził do post-PRL-owskich sądów, ponieważ to byłoby przeciwskuteczne. Nie będę robił honoru tym ludziom, wydając pieniądze na procesowanie się przed tymi sądami, które właśnie akurat świeżo mnie skazują za mówienie prawdy, za występowanie w polskim interesie publicznym, za obronę polskiej racji stanu. Wstępuję jednak na ścieżkę prawną. Różne są formy działania. Można iść do sądu, ale można także restytuować starą tradycję sądów honorowych. I otóż w moim imieniu moi prawnicy wystosują wezwanie do
szeregu uczestników tej i wcześniej prowadzonych nagonek na mnie osobiście, a przy okazji także na osoby mnie bliskie, osoby, które nie wahały się zaangażować swojego autorytetu i nazwiska w mój projekt polityczny. Moi prawnicy wystosują wezwanie do poddania się arbitrażowi. Jest taka forma w prawie. Możemy nie iść do sądu, możemy wytypować swoich arbitrów i oni niechaj rozsądzą, czy to prawda, czy kłamstwa, czy to jest godziwe, czy to jest niegodziwe, co się na mój temat wypisuje. Jedni bowiem wypisują, że jestem Żydem, a inni wypisują, że jestem antysemitą. Jedni wypisują, że jestem tutaj agentem ruskim, a inni wypisują, że jestem agentem amerykańskim. Dzisiaj jestem oskarżany o reprezentowanie w Polsce rosyjskiej racji stanu, a w zeszłym tygodniu ogłoszono mnie faszystą w Zielonej Irlandii. Jak widać, reprezentowanie polskiej racji stanu musi wiązać się z takimi kosztami. To jest los polskich państwowców, że prędzej czy później zostaną faszystami, że prędzej czy później przez istotnych, rzeczywistych agentów innych państw, obcych racji stanu na naszym terytorium, zostaną oskarżeni o agenturalność. Wspomniane tutaj przez ciebie nazwisko Józefa Mackiewicza, no to jest bardzo piękne, szczytne odwołanie w tej tradycji z całą skromnością oczywiście i nie wchodząc w parantelę ze świętej pamięci Józefem Mackiewiczem, plasujemy się w całej tej historii. Tak, polscy patrioci przez agentów zostaną oskarżeni o agenturalność, jeśli się tylko ze swoim patriotyzmem wychylą. To właśnie w tej chwili się dzieje. Nie pójdę zatem do sądów, ale zaproszę za pośrednictwem moich prawników, zaproszę do poddania się arbitrażowi. Chcę bowiem, żeby łajdactwo zostało nazwane łajdactwem. Nie zależy mi na dochodzeniu jakichkolwiek, odszkodowań za te straty zupełnie niewymierne, prawda? Zupełnie niewymierne. Zależy mi na tym, żeby łajdacy, którzy na co dzień prezentują się jako, to jest w tym wszystkim najbardziej łajdackie, prezentują się państwu jako dobrzy patrioci, jako niepokorni i niezależni dziennikarze, jako najpobożniejsi z pobożnych katolicy, żeby ci ludzie zostali nazwani łajdakami przez autorytety niekwestionowane w polskim życiu publicznym, bynajmniej nie autorytety, które byłyby w jakikolwiek sposób afiliowane przy mojej kampanii wyborczej na przykład. A zatem reasumując, proszę Państwa, jedna rzecz to jest sprawa polskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa polskiej racji stanu. I tu polecam lekturę dokumentu. Druga rzecz to jest kłamliwa nagonka na rajd katyński i jego zacnego inicjatora, który miał nieostrożność wesprzeć mnie w tej decyzji politycznej i wspiera mnie w kampanii wyborczej. A trzecia rzecz to moje osobiste poglądy i moje osobiste usytuowanie jako polskiego państwowca wobec Rosji w jej historii, w jej aktualnym kształcie i w przyszłości. Nie będąc antyrosyjskim Polakiem, nie chcąc zaliczać się do tych Polaków, którzy bardziej nienawidzą Rosji niż Polskę kochają, chciałbym bardzo wyraźnie to odnotować. Jestem i pozostanę Polakiem antysowieckim, Polakiem człowiekiem, proszę Państwa, bo rewolucja światowa, która tak krwawe żniwo zebrała właśnie na terenach
Rosji, Imperium Rosyjskiego i tych krajów, które miały nieszczęście znaleźć się pod dominacją sowiecką, ta rewolucja nie ustaje. I o paradoksie, dzisiaj ta rewolucja atakuje na innych frontach. Niekoniecznie dzisiaj odbywa się to w trybie strzelania w tył głowy i spychania do dołu z wapnem. Ta rewolucja atakuje z różnych stron i tak, owszem, to jest smutny paradoks, że akurat nie Moskwa transmituje dzisiaj na Polskę te najstraszliwsze, najbardziej zgubne trendy, antyludzkie projekty niszczenia życia ludzkiego, życia rodzinnego, niszczenia własności. Akurat tak się składa, że w tych latach, w tych dekadach to inne centra geopolityczne występują jako transmitery rewolucji światowej. My między Scyllą a Charybdą musimy pilnować tego, żeby polska racja stanu nie została afiliowana przy jakiejkolwiek innej racji stanu. Żeby nie była prezentowana jako tożsama z interesem jakiegokolwiek innego imperium. Zapraszam Państwa do zadawania pytań, jeśli one się nasunęły. Bardzo proszę. Nazywam się Barbara Dobrzyńska. Byłam związana bardzo z księdzem Zdzisławem Peszkowskim. Robiłam wiele koncertów związanych z Katyniem, jeśli chodzi o księdza Zdzisława Peszkowskiego. I chciałam powiedzieć panu, panie Wiktorze, jest pan w świetnym towarzystwie agentów. Dlaczego to mówię? Ponieważ ksiądz Peszkowski nie dostał Orła Białego, a umarł nie tak dawno, za to, że był posądzany, iż ratując się z Kozielska, no to musiał być koniecznie agentem KGB, no bo on się uratował z Kozielska. Ponieważ wyjechał bodajże do Ameryki, czy wyjechał do Kanady, już nie pamiętam w tej chwili, i kiedy stamtąd wrócił i wstąpił do zakonu i zaczął sprawy Katynia nagłaśniać, to nikt inny, tylko ksiądz Zdzisław Peszkowski mówił o Katyniu i dzięki księdzu Zdzisławowi Peszkowskiemu delegacja teraz poleciała do Smoleńska, no i niestety poległa, ale chodzi o co? Że ksiądz Peszkowski był nazwany agentem KGB. Również agentem KGB został nazwany przez tak zwane patriotyczne media ksiądz ojciec Tadeusz Rydzyk. No bo ponieważ nadaje na Rosję, prawda, Radio Maria, no to on jest na pewno agentem KGB. A no któż to napisał? No pan Sakiewicz i do tej pory go za to nie przeprosił. Druga rzecz, kolejny agent, który pisywał w Gazecie Polskiej, ano agent, który walczył o sprawę wyjaśnienia zbrodni wołyńskich, ksiądz Zaleski-Isakowicz, tak? Kolejny agent, który tyle lat pracował u pana Sakiewicza i pan Sakiewicz go obserwował, jak to on właśnie donosi na Gazetę Polską w Wołyniu czy na Ukrainie. Właśnie. Więc proszę panów, jesteście w świetnym towarzystwie. Mało tego, kolejny agent, ano agent, arcybiskup Wielgus, kolejny agent. I proszę zauważyć, proszę państwa, każdy, kto walczy o sprawy Polski, kto walczy o sprawy narodu, tu właśnie to, o czym pan Braun powiedział, staje się agentem dla tej propagandy. I to, co pan przed chwilą powiedział, to jest wojna propagandy. I ta wojna propagandy zaczęła się w 1917 roku, a właściwie w 1905 w Rosji, kiedy Bolszewia wkroczyła do Rosji i zaczęła mordować rosyjską inteligencję. I zaczynała zabijać ducha narodu rosyjskiego. A ten duch narodu rosyjskiego jest ukryty w jego kulturze, w muzyce, w poezji. I proszę sobie posłuchać Rachmaninowa, posłuchać sobie Rymskiego-Korsakowa, posłuchać sobie wybitnych Czajkowskiego, wybitnych twórców muzyki rosyjskiej.
Tam jest ukryta dusza narodu rosyjskiego. Podobnie zniszczyli duszę narodu rosyjskiego i niszczą ją do tej pory i jej kulturę. I podobnie zabrali się teraz do niszczenia duszy narodu polskiego. A proszę państwa, nie wiem, czy państwu o tym wiadomo. W 1947 roku Witold Pilecki z rozkazem od Andersa przyjechał do Polski, żeby odbudować ducha narodu polskiego. Bo nam wymordowali inteligencję w Katyniu, we Lwowie, w Krakowie. I wymordowali nam inteligencję wspaniałych powstańców Warszawy w latach 50. Proszę pani, czy jest jakieś pytanie? Nie, ja chciałam tylko po prostu podziękować panom za to, że jesteście patriotami ducha narodu polskiego, że go odbudowujecie. I również podziękować panu, panie Grzegorzu, za wszystkie pana filmy i twórczość, bo powiedziałabym tak, artyści zmieniają świat. I dlatego wielkim artystą, poetą, aktorem był Karol Wojtyła, który został papieżem i zmieniał świat. Drugim wybitnym aktorem, a jednocześnie prezydentem USA był Reagan. Więc mam nadzieję, panie Grzegorzu, że i my się dobijemy do prezydentury artysty i pan nim zostanie, będzie pan naszym prezydentem. A jeżeli nie teraz, to może w przyszłości i my i niech rzeczywiście artyści zmieniają świat, a nie propagandziści. Dziękuję. Bardzo dziękuję za życzliwe słowa. Ja jednak nie mogę nie złapać pani za słowo i powiem tak, nie idealizujmy. To znaczy, to by było bardzo przyjemnie, gdyby Rosja w naszych dziejach udzielała się wyłącznie w duchu Rachmaninowa czy Czajkowskiego, prawda? Tak nie było. Tak, tak nie. Tak, 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 tak. Ale zaznaczam, że Moskali w naszych dziejach idealizować nam trudno, prawda? Każda polska rodzina o jakiejś dłuższej tradycji, tak jest w moim wypadku, no właśnie, ma w pamięci wymierne straty materialne i biologiczne zadawane także i przed 1917 i przed 1905 rokiem. Więc bez idealizacji, ale bez idealizacji i bez nienawiści. Tutaj pan bardzo słusznie zaznaczył, żebyśmy pilnowali w tym wszystkim pryncypiów katolickich. Jakie one są? No proszę państwa, nie możemy cenzurować i nie możemy reglamentować dostępu do cmentarza, prawda? Dostęp do cmentarza nie może być reglamentowany na podstawie arbitralnej oceny intencji, zapatrywań i dążeń tego, kto się na cmentarz wybiera. Jeżeli się zgodzimy na to, żeby taką reglamentację prowadzić, no, tośmy, proszę państwa, przegrali z Kretesem właśnie większą sprawę, sprawę naszej cywilizacji. Nie mogą Polacy, nie mogą katolicy stawać nikomu na drodze, jeśli zamierza złożyć wizytę na jakimś cmentarzu. I tak na to patrzmy, tak całkiem praktycznie, na ten projekt, który nie jest mi miły z różnych względów. Nie jest mi miły taki pomysł, żeby na ziemiach polskich celebrować pamięć ludzi, którzy przynieśli tutaj zniewolenie. Samemu często będąc ofiarami zniewolenia, byli jego nosicielami wobec innych narodów. I to w związku z tym jest rzecz przykra. To jest dodawanie kłamstwa do tej piramidy kłamstw, które już zostały usypane. Czczenie pamięci sowieckich generałów, którzy dowodzili w tej operacji, którzy przeprowadzali na terenie swoich działań operacyjnych, przeprowadzali również pacyfikację rejonów zafrontowych, a to znaczy pacyfikowali polskich patriotów, mordowali, wysyłali na Sybir, dobrze jeśli nie od razu do ziemi.
No, to jest rzecz przykra, ale proszę Państwa, nie byłoby tego problemu, gdyby trzecia RP nie upierała się kultywować tej pamięci przez utrzymywanie takich obiektów w przestrzeni publicznej. Tak długo, jak długo wszystkie relikty, monumenty sowietyzmu na naszych ziemiach nie zostaną odesłane do jakiegoś magazynu muzealnego, do jakiejś kozłówki, no tak długo my sami przyczyniamy się do utrwalania zamętu w sferze pojęciowej. Przyczyniamy się do tego, że spojrzenie na historię, ocena historii nie mogą być jasne. Czy są pytania? Tak. Ja mam pytanie do panów z Rajdu Katyńskiego. Takie, przepraszam, bo nie widzę, bo prosto w oczy, bo ja się nie boję spojrzeć prosto w oczy, jak tutaj Grzegorz powiedział. Ja chciałam się zapytać, czy mieli państwo w ogóle informacje takie, czy wiedzieliście, jak motocykliści z grupy, o której tutaj mowa i której dotyczy kontrowersje, zostali przez postsowieckiego Włodzimierza Władimirowicza Putina wykorzystani na Krymie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy jednak jak po 2010 Rajd Katyński przekraczał granicę, czy jednak nie zmieniło się coś w stosunkach między Rosjanami, ponieważ no, ja znam takie przypadki reżyserów, którzy jeździli tam i mieli problem nie tylko na granicy, ale mieli problem z ludźmi, żeby rozmawiać, mieli problem z groźbami od różnych służb. Czy takie przypadki po 2010 się panom wydarzyły? I trzecie pytanie, pan powiedział o prowokacji, tak, że ten wjazd, czy tam ta krytyka między innymi właśnie członków rodzin katyńskich dotyczących jakby obrony tych motocyklistów jest prowokacją. Jeżeli jak to czyją, jak się jej nie dać, jeszcze jedno pytanie, jakie mają panowie plany teraz? Proszę panią, ja mam 76 lat i bardzo proszę, po każdym pytaniu będę odpowiadał, bo ja i tak zapomnę, także proszę mi wybaczyć. Pierwsze pytanie proszę powtórzyć i zaraz pani odpowiem. Jasne, to pierwsze o tej sytuacji, czy widzieliście coś o liderach tych motocyklistów i o tym, jak zostali jak byli wykorzystywani przez Putina na Krymie, to pierwsze, a drugie po Smoleńsku. Tak? Drugie jakie? Drugie potem, czy odczuwaliście jakieś przeszkody po 2010 roku? Proszę panią. Większe niż wcześniej. Nawet nie wiedziałem, jak się ten klub nazywa, bo tam tych klubów różnych jest dużo i wszędzie, jak mówię, spotykamy motocyklistów. Czy nie sądzi pan więc, że to jest takie... Wie pani, o tym, że on się z Putinem tam sfotografował, to ja się dowiedziałem z waszych gazet, ja tego nie widziałem wcześniej. A dlaczego pan myśli, że to nie jest prawda? Słucham? Dlaczego on myśli, że to, co piszemy, nie jest prawdą? Nie tyle prawda, co dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Niech pani wejdzie, bo ja pani nie widzę. Nie mówię, ze ścianą rozmawiać nie potrafię. Wolałbym, żebym panią widziała, pani w oczy patrzy. Tak, patrzymy w oczy, tak. Dlatego przyszło. Pani kogo reprezentuje? Gazetę Polską codziennie. Tak. Proszę panią, jeszcze... Ja się dowiedziałem o tym właśnie chyba z Gazety Polskiej, że tam taki człowiek jest, że taki klub jest i tak dalej. Czyli nie wiedział pan wcześniej? Ja dopiero... Nie, bo przecież to jest kwestia właśnie informacji. Rozpoznania się informacji. Kolega tutaj stoi, Fajer, on tam nawet był w tym klubie. Takich ludzi będzie więcej, słucham? Jeśli mogę słowo, tak. Chcielibyśmy wyraźnie powiedzieć, że nigdy Rajd Katyński nie miał kontaktu osobistego z członkami tej grupy. No o tym, ja że nie taka wiem grupa tego. Jest, dowiedzieliśmy się z prasy. Ja nie wiem tego, czy tam, wie pani, no różni motocykliści, może tam siedziałem gdzieś z nimi, rozmawiałem, ja nie potrafię tego. A czy pan bierze pod uwagę, że cała ta afera jest właśnie z takiego nieporozumienia, że pan nie wiedział o czymś, nie ufa pan Gazecie Polskiej, bo nie... No nie ufam, która broniła Grzegorza Brauna i proszę panią, w tej chwili nie ufam, tylko. No bo wiem, że to jest połączone z telewizją tą Republika, to jest totalne oszustwo, prawda, bo nawet to, co ja mówiłem do pani Guńskiej Hejkę, to nabyciała i puściła coś innego. Przecież nagranie całe chodzi pana. Składając, no nie całe nagranie rozmowy wychodzi po internecie. No, ja chciałem zapytać, czy redaktor Tomasz Sakiewicz zwróci teraz ten order, który mu nadała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po tym, kiedy parlament w Kijowie czcił minutą ciszy mordercę Polaków Szuchewicza? Czy pan redaktor Sakiewicz brał pod uwagę to, że w Kijowie przez oficjalne, naczelne organa państwa ukraińskiego, czy tego, co z niego zostało, będą czciły publicznie z wielką butą i tak prowokacyjnie wobec Polaków
pamięć morderców, Polaków i Żydów, notabene, Grzegorz, czy brał to pod uwagę, przyjmując to odznaczenie? Grzegorz, no więc, jeśli szanowna pani redaktor, gdybyśmy zastosowali do was, tę logikę, którą wy zastosowaliście w ostatnich dniach wobec Wiktora Węgrzyna, to z powodu tego orderu, z powodu waszego fotografowania się pod sztandarami morderców Polaków na kijowskim Majdanie, bylibyśmy w prawie, powiadam, gdybyśmy zastosowali waszą retorykę, to byśmy mówili dużym skrótem. Gazeta Polska Codziennie i Telewizja Republika po stronie morderców Polaków. Gazeta Polska Codziennie i Telewizja Republika reprezentują interesy lobbingu rezunów w Polsce. Po ilości kłamstw, które padły wobec gdybyśmy, tych mediów, należy już, moglibyśmy, ja z panem gdybyśmy stosowali tę logikę, gdybyśmy sięgali po tę gebelsowską retorykę, którą wy, szanowni państwo, zastosowaliście wobec Wiktora Węgrzyna w ostatnich dniach. To tak by to wyglądało, a nie wygląda, ponieważ ja nie odpowiada. Do faktów jednak, do faktów. Ja bardzo proszę o spokój. Ja prowadzę to spotkanie i nie mówimy równocześnie. Pozwólmy skończyć Grzegorzowi, będzie pani mówiła. Każdy będzie mógł zabrać głos, proszę bardzo. Widzę, że ja chciałam ustalić fakty tylko. Czyli nie wiedzieliście państwo o tym, jak przez Władimirowicza, ani nic o tej grupie, która właśnie ma wjechać do Polski. Przecież ja chyba wyraźnie. Co planujecie teraz wobec nich? Czy będziecie razem z nimi? Proszę panią, nie wiem, co planujemy. Nie wiem, czy ten rajd się odbędzie kolejny, no bo w takiej sytuacji, tej waszej prowokacji, bo tutaj Schetyna, ta premier, mówiła o jakiejś prowokacji. Czyjej prowokacji? Wiesz, waszej prowokacji. Oni jechali, trzeci raz jadą. Dwa razy spokojnie, nikt nie wiedział. Ja nie wiedziałem, prawda? A teraz się okazuje, że to wyście nagłośnili to wszystko. To wy organizujecie prowokacje i wy chcecie zorganizować bójki tutaj w Polsce. Prawda? Oczywiście, że tak. Proszę mnie pozwolić skończyć. Pytała pani pytanie, proszę mi mówić tutaj. To nie jest Telewizja Republika i proszę mi nie przerywać. Proszę. Także zrozumiała chyba pani, co powiedziałem. Rozumiem, że gebelsowską retoryką, kiedy wcześniej broniliśmy Grzegorza Brauna przetrzymywanego w więzieniu, się nie posługiwaliśmy. Zaczęliśmy się ją posługiwać. Niech pani mówi wolniej i wyraźniej, bo ja nie bardzo rozumiem, co pani mówi. Tak? Nic. Dziękuję. Widzę, że rozmowa nie jest... Nie chce pan rozmawiać o faktach. Szanowni... Ja chcę rozmawiać o faktach. Ja pani na każde pytanie odpowiem. Szanowni państwo, proszę odpytać redaktorów Telewizji Republika, redaktorów Gazety Polskiej codziennie i niecodziennie, proszę ich odpytać z tego, z kim zdążyli się pospotykać tam w Kijowie przez ostatnie półtora roku. Proszę ich z tego odpytać. Proszę im zadać pytanie, czy oni popierają ideę czystki etnicznej, czy oni są propagatorami ludobójstwa. No niech się tłumaczą, że nie są wielbłądami. Ja znam kolegów i koleżanki i w związku z tym wiem, że są najdalsi od tego, żeby namawiać kogokolwiek na współudział w ludobójstwie. Ja to wiem, ale państwo dajcie im próbkę tego, wobec czego oni nas tutaj dzisiaj stawiają. Wystawiają zamówienie na to, żeby się tłumaczyć z tego, że się nie jest wielbłądem i to ma zagospodarować dyskurs, debatę publiczną w czasie kampanii prezydenckiej. Nie spodziewam się, żeby ktokolwiek odniósł się do treści programowych. Mogę mówić, a jak państwo wiecie, mam skłonności do mówienia godzinami na temat polskiej polityki zagranicznej. Mogę mówić na temat sytuacji polskiej racji stanu, a i tak zostanie to zredukowane przez łajdaków pokroju Tomasza Terlikowskiego do kibicowania Włodzimierzowi Putinowi. Tak? Reductio ad absurdum. Reductio ad absurdum i tłumacz się człowieku, że nie jesteś wielbłądem. Bardzo proszę o pytanie. Dzień dobry, Nabil Al-Malazi, ja jestem wiceprzewodniczący. Nabil Al-Malazi, wiceprzewodniczący partii Zmiana. Chcielibyśmy po prostu chylić czoło
waszym inicjatywą i podziękować za to spotkanie, które jedyne w swoim rodzaju po prostu wyraża opinię, wydaje mi się, większości narodu polskiego. Ja rozumiem, że antysowietyzm to jest historia, ale antyrusofobia, która jest w tej chwili prowadzona przeciwko i antyputinowska polityka, to jest polityka po prostu, którą nasze rządy kolejne już realizują. Natomiast przeszkadzania naszym orłom pojechania, wyjazdu, na, bo to tak wygląda po prostu, bo nie wiem, czy nie będziecie mieli problemy w przyszłości wyjazdu przez tereny Rosji. Ja nie wątpię, czy Rosja tam postawi jakieś tam problemy, ale pojechaliśmy, była wspomniana sprawa o Hucie Pieniawskiej. Pojechaliśmy do naszych przyjaciół, to znaczy do przyjaciół, do tych, którzy w tej chwili rządzą na Ukrainie, do tych banderowców. Pojechaliśmy złożyć hołd poległym w Hucie Pieniawskiej w dniu uroczystości. Została zawrócona połowa uczestników. Druga połowa z nich dostała stempel, że 3 lata nie może po prostu już wjechać na teren Ukrainy. Opóźnili nasz wjazd na Ukrainę, także spóźniliśmy się na uroczystości. Dojechaliśmy na 18 wieczorem w deszczu, w zimnie, wiatr i tak dalej. Szliśmy jeszcze z 500 metrów od autobusu, bo tam drogi są kiepskie, do pomnika. Ledwo zobaczyliśmy te świeczki i tak dalej, chcieliśmy zapalić. Nagle zaświecił nam kolega z rajdu Katyńskiego, który tam w tym zimnie, w tym deszczu, tam siedział, czatował, pilnował ten pomnik. I dlatego też chylę czoło wam wszystkim. Jedna uwaga. Niestety problem sowietyzmu nie należy do przeszłości. On nie należy do przeszłości. Tak długo, jak długo Rosja kadrowo zarządzana jest oficjalnie bodaj w około 80% przez ludzi, o których wiemy, że są funkcjonariuszami służb sowieckich i postsowieckich, no to to jest problem. To jest problem Rosji samej, dla samych Rosjan. Wiem bardzo wiele o tym, jak wielu mieszkańców Rosji utożsamia się z reżimem aktualnym moskiewskim w takim samym stopniu, w jakim my się utożsamiamy z aktualnym reżimem warszawskim. To znaczy my nie tożsamiamy, tylko po prostu Republika. Dlatego rozdzielamy te kwestie. Kto odwiedza groby, nie może być napastowany przez Polaków świadomych swojej tradycji. Zostaliśmy od naszego przyjaciela, czyli od rządu, obecnego rządu Ukrainy, zostaliśmy tak potraktowani, po prostu opóźnieni. Dojechaliśmy na 18, a byliśmy po 8 na granicy. Dojechaliśmy na 18, a to jest koło Lwowa. Dojechaliśmy na 18 w po ciemku i udało nam się złożyć ten. Ale to po prostu to jest ten. Dlatego rozumiem, że po prostu nasza polityka w stosunku do Ukrainy, to znaczy polityka rządu polskiego, obecnie rządzących, jakoś tam powinna być jakoś bardziej wyważona. Tylko niestety mi od kilkudziesięciu, od 20, ponad 20 lat prowadzimy politykę agresji. Dlatego uczestniczyliśmy w Afganistanie, dlatego że Colin Powell pokazał ampułkę Kwaśniewskiemu i powiedział i kontener, który jest chemiczną, tam gdzieś chemiczna broń i powiedział, że już napadamy. I już pojechaliśmy. I ja mam nadzieję, że nie będziemy musieli niedługo, powiedzmy, pojechać do Afganistanu, uczcić pamięć żołnierzy poległych tam, czy do Iraku. Czy do gdziekolwiek na świecie, tam gdzie wysłaliśmy bez legitymacji ludzi. Dziękuję bardzo i jeszcze chyli mi ciało wam. Dzień dobry, Jan Bodakowski, portal prawe.pl.
4 konkretne pytania do kandydata na prezydenta o jego stosunek do dziedzictwa komunizmu. Już trochę temat został poruszony. Pierwsze pytanie. Czy jest pan za dekomunizacją przestrzeni publicznej, usunięciem pomników sowieckich i zmianą nazw ulic, żeby nie nosiły nazwy patronów komunistycznych? Odpowiedź twierdząca. Na szczęście nie muszę tej odpowiedzi wymyślać na użytek kampanii wyborczej i udzielam jej panu nie jako kandydat na prezydenta, tylko jako Grzegorz Braun, którego poglądy w tej sprawie deklarowane były, no, tak długo, jak długo w ogóle jakiekolwiek poglądy publicznie deklaruję. Mam taką legitymację, że się miałem okazję, zaszczyt, honor przyłączyć do takiej akcji Goń z pomnika bolszewika. To Koliber zainicjował tę akcję. Proszę zatem sprawdzić datę. To nie są eventy na użytek kampanii wyborczej. To jest mój rzeczywisty światopogląd, a nie światopogląd imputowany, przypisywany mi. To nie jest w żadnym stopniu zgodne z tymi kłamstwami, które może pan w ostatnich dniach czytać na mój temat. Drugie pytanie. Czy jest pan za odebraniem przywilejów emerytalnych, które mają dzisiaj komuniści? No cóż, no to znowu, to nie jest odpowiedź z repertuaru kandydata na prezydenta. To jest mój stały pogląd. To jest mój stały pogląd, ponieważ jestem zwolennikiem wolności i równości wobec prawa. W związku z tym zdają mi się szczególnie obrażające poczucie zdrowego rozsądku i sprawiedliwości wszystkie akty uprzywilejowania, przejawy uprzywilejowania i akty promocji reżimu sowieckiego w Polsce przez nagradzanie aktów nielojalności wobec polskiej racji stanu. Tak jest, a zatem odpowiedź twierdząca. Trzecie pytanie, czy jest pan za ujawnieniem całych zasobów archiwalnych IPN-u, w tym zbioru zastrzeżonego, spraw obyczajowych, czy akta jakiejś byłej służby bezpieczeństwa powinny być niedostępne? No proszę pana, wszystkie sprawy są w jakimś sensie obyczajowe. W związku z tym wydzielanie takiego zakresu tematycznego jest zupełnie sztuczne. Tak, wielokrotnie miałem okazję ten pogląd publicznie artykułować. Jestem zwolennikiem pełnego dostępu do prawdy o przeszłości Polski, a depozytem tej prawdy jest zbiór akt Instytutu Pamięci Narodowej, nie wyłączając zbioru zastrzeżonego. Jakie brzemienne w skutki konsekwencje utrzymywania tego potworka prawnego, jakim jest zbiór zastrzeżony, a takie, że na przykład ciągle jeszcze może grasować i straszyć w polskim życiu publicznym ktoś taki jak Leszek Balcerowicz. Ktoś o tak zakłamanej biografii jak Leszek Balcerowicz nie mógłby swojego procederu oszukańczego kontynuować, gdyby zbiór zastrzeżony przestał być tajnym dla historyków, publicystów, dla polskiej opinii publicznej. Zatem bez żadnych wyłączeń, no po prostu to są dokumenty polskiej historii i nie ma żadnego powodu, żeby stwarzać kategorie obywateli uprzywilejowanych. Tu znowu jestem po prostu przeciwnikiem przywilejów w takiej dziedzinie. Dzisiaj mamy stan taki, że są równi i równiejsi. Jedni mają dostęp do tych danych i to jest bardzo wąski krąg, a ogół Polaków ma być utrzymywany w ignorancji. No i skutek tego jest taki, że opinia publiczna może być oszukiwana, dezinformowana przez ludzi, którzy swoje kariery i prosperowanie ufundowali na aktach sprzeniewierzenia się polskiej racji stanu i dzisiaj swoją przyszłość i pomyślne funkcjonowanie w życiu publicznym opierają właśnie na fundamencie zakłamania, na fundamencie tajności ich życiorysów. Czy i ostatnie pytanie,
Zgodnie z polskimi, polskie prawo przewiduje zakaz działalności partii komunistycznej. Legalnie w Polsce działa Komunistyczna Partia Polski. Czy ta partia powinna zostać zdelegalizowana? Czy jak pan ocenia fakt, że niektóre środowiska współpracują z politykami tej partii, na przykład w partii Zmiana? No to znowu, mój pogląd w tej sprawie oczywisty. Nie wolno tolerować promocji zbrodni. Nie wolno tolerować promocji zagłady. Niezależnie od tego, czy to miałaby być zagłada projektowana wedle klucza rasowego czy klasowego, kastowego czy plemiennego, niezależnie od tego, czy chodzi o czystkę etniczną, czy eliminację wrogów klasowych, systemy, ustroje, koncepty polityczne, ideologie, które do tego zachęcają i implikują zagładę, powinny być ścigane, tak jak ścigane jest nawoływanie do przestępstwa. Jestem zwolennikiem sprowadzania naszych opinii, rozstrzygania dylematów życia publicznego przez sprowadzanie ich do elementarnego prawa. Rozumiemy, że podżeganie do przestępstwa, zachęcanie do przestępstwa jest samo w sobie przestępstwem. A zatem promocja socjalizmu, czy to narodowego w wersji najbardziej spopularyzowanej przez Niemców, czy socjalizmu międzynarodowego w wersji spopularyzowanej przez Sowietów rosyjskich czy Chińczyków, promocja tych ustrojów powinna być traktowana jako przestępstwo. I chwała Bogu jest tak traktowana. W Polsce promocja ustrojów totalitarnych jest przestępstwem szczególnie napiętnowanym, ponieważ jest przestępstwem i kodeksowym, i konstytucyjnym. I z tego należy wyciągać wnioski. No, ale nie ma w post-PRL-u prokuratorów, policjantów, którzy by wykonywali swoją robotę w pełni, śmiało i odważnie egzekwując przepisy prawa. Nie ma ich. Nie ma ich na inne przestępstwa, w związku z tym także i w tej sprawie ich nie widzimy. Na wszystkie postawione przez pana pytania udzielam odpowiedzi twierdzącej, a na specjalne życzenie mogę obszernie argumentować w każdej z tych spraw. Jakub Jałowiczor, portal Fronda.pl. Pytanie najpierw do pana Wiktora Węgrzyna. Zabrakło mi dzisiaj odpowiedzi na pytanie, co pan i co członkowie Rajdu Katyńskiego zrobią, kiedy nocne wilki pojawią się na granicy. Będziecie ich witać, zlekceważycie, spotkacie się z nimi. Napisałem wczoraj list do pana Grzegorza Schetyny, ministra spraw zagranicznych. Ja może go przeczytam. W dniu 25 kwietnia bieżącego roku z Moskwy wyruszą motocykliści rosyjscy, aby w 70. rocznicę zwycięstwa dojechać do Berlina. Po drodze będą odwiedzać pola bitewne, cmentarze swoich dziadów, będą robić dokładnie to, co od 14 lat robi motocyklowy rajd katyński. Od 14 lat spotykamy się z niezwykłą serdecznością i pomocą wszystkich motocyklistów na trasie całego rajdu katyńskiego, tak w Rosji, jak w Ukrainie, Białorusi. Spotykamy się z serdecznością zwykłych ludzi na ulicy, z życzliwością władz. Przez 14 lat nie było żadnej wrogiej nam akcji. W dniu 27-29 kwietnia motocykliści rosyjscy przyjadą przez Polskę. I oto znaleźli się wśród nas ludzie, którzy planują uniemożliwić przejazd rosyjskich motocyklistów. Posługując się kłamstwem, nawołują do nieprzyznawania im wiz, a wręcz do fizycznej wobec nich przemocy. W imieniu Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego proszę pana ministra o przyznanie rosyjskim motocyklistom wiz bezpłatnych. Tak jak przez pierwsze 10 rajdów katyńskich przyznawała nam rosyjska ambasada w Warszawie. Powróćmy do tej pięknej tradycji, kiedy wyjazdy na groby były bezpłatne. Z szacunkiem, Wiktor Węgrzyn. Proszę państwa, pana pytanie, czy będziemy... Tak, pojedziemy, ja tam będę. Myślę, że nas będzie sporo.
Ja o tej sprawie będę mówił na zlocie jasnogórskim, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę. Tam spodziewam się 30 tysięcy motocyklistów. Ilu mi uwierzy i pojedzie, nie wiem, ale może być sporo, prawda? Bo dostaję sygnały w tej chwili, mailowe, telefoniczne, wsparcia. Dzisiaj dzwoni przed przyjazdem, to jest dyrektor banku, prawda? Nasz przyjaciel, który jeździ, mówi, to jest skandal. Jadę z tobą i będę tam, prawda? Także liczę, że to się powiedzie i nie wiem, czy się ktokolwiek odważy tam rzucić jakimś śmieciem. No, myślę, że będzie dobrze. Wierzę w to. Pojedziemy i będziemy ich pilnować, tak jak oni nam pomagają. Drugie pytanie, pan, przepraszam, jeśli przekręcę nazwisko, Karolak, tak? Karlak, przepraszam bardzo. Mówił pan, że członkowie rajdu katyńskiego nigdy nie spotykali się z nocnymi wilkami. Jeśli dobrze zrozumiałem pana historię ze spotkania w Petersburgu, to takie spotkanie miało miejsce. Proszę pana, ja może odpowiem, bo kolega... Proszę pana, ja nie wiem, czy ja spotykałem. Być może ten klub w Petersburgu, ja nawet nie pamiętam nazwy tego klubu, być może to były te nocne wilki. Ich jest najwięcej, to z tego co wiem, największy klub. A to teraz się dowiedziałem, bo... Po tych całej awanturze w mediach, no wszedłem na stronę, poszukałem ich i zacząłem tam zaglądać. To tam jest ich 5000 członków i jest kilkadziesiąt ośrodków, gdzie mają swoje oddziały, kluby. I w związku z tym wiem, że są i na Krymie, i są w Petersburgu, wiem, że są w Moskwie, wiem, że są w Sachalinie i w wielu, wielu innych miejscach, prawda? I teraz kolega tam, który tu stoi, prawda, rzucił na Facebooka trochę fotografii, okazuje, że był. Czy ja tam byłem? Nawet tego nie pamiętam, czy ja tam byłem. Ja na pewno każdego roku chodzę na Arbat, bo tam przyjemnie, tam no... Ciekawa taka ulica w Moskwie, chyba najciekawsza ulica moskiewska, prawda? A tak to ja nie potrafię panu powiedzieć. Ja dopiero się dowiedziałem teraz o tym problemie, że taki jakiś klub jest, że podobno popiera Putina. Skąd ja mam o tym wiedzieć? Przecież ja nie rozmawiam na te tematy z nimi. To jest mi zupełnie obce. Ja się tego dowiedziałem. Zresztą, proszę pana, ten młody człowiek, który miał towarzyszyć mi w telewizji Republika, ja go zapytałem, czy pan był w Rosji. Nie. No skąd pan ma pańskie informacje? No wie pan, z gazet, no z internetu. No to ma te same informacje, co gazety warszawskie, tej gazety wyborczej, prawda? I on śmie zabierać głos w tej sprawie zupełnie. No. Słucham pana dalej. Czyli spotkał pan szefa tej grupy z Audostanowa, czy to się nigdy nie zdarzyło? Proszę pana, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja spotykam setki, tysiące ludzi tam podczas każdego wyjazdu. I wszyscy z dużą radością, z entuzjazmem. Czy tam był ten, nie wiem, nazwiska nawet, to ja nie potrafię powiedzieć. Ja nie jestem w stanie powiedzieć. Jeśli dobrze rozumiem, to nie wiedział pan nic na temat tej grupy, o której pan mówi, że... Ale oczywiście, że tak. Ja oczywiście, że tak. To się wszystko teraz dowiedziałem z internetu. I jest faktem również, proszę pana, że ja ich zapraszałem. No, nie wiem ich, no, w Smoleńsku. Po uroczystości, bo mamy zwyczaj taki, że jest msza na polskim cmentarzu. Staram się robić o 18-19 tą mszę, a po mszy przechodzimy na część prawosławną i tam z pochodniami takimi, to malowniczo, bo to jest ciemność, prawda, wygląda pięknie i tam jest modlitwa dalej. Często jest ksiądz prawosławny, modli się z nami, często jest po naszej stronie. I tam wracając, taki dyrektor departamentu Obłaści Smoleńskiej, od gubernatora, taki od innostrannych dzieł, prawda? Mówi, pan ma wpisany Kłuszyn, że jedziecie do Kłuszyna na jutro. Mówię, tak. Wie pan, to w rosyjskiej historiografii niedobre miejsce. Mówię, kochany, no pewnie tak, ale w naszej to znakomite miejsce, prawda? Także no, zapewniam pana, że motocykliści zachowają się wzorowo i godnie tam. Przyszli miejscowi ludzie, spotkania bardzo fajnie, prawda? I tutaj nagle się im nie pozwala pojechać do Berlina, prawda? To jest ich zwycięstwo. O co tu chodzi? Ja tego nie mogę zupełnie pojąć. Jeszcze pan pytał o te znajomości. I wtedy on mnie mówi, ja mówię też, ja się dziwię wam, powiedziałem mu to temu dyrektorowi, że dziwię się, że Rosjanie nie jeżdżą. Tych grobów tam w Polsce sporo. To są wasi dziadowie. Przecież oni nie szli tam często, Armia Własowa, prawda? 100 tysięcy ludzi nawiało w pierwszych dniach wojny, prawda? Oni szli tam, bo NKWD szło z tyłu, no. Oni to są ich dziadowie, oni mają prawo absolutnie przyjść na te groby. Zresztą taka tradycja się wytworzyła już w Katyniu, bo tam no, w Charkowie, w Kijowie również, Bykowni, że przychodzą na tą część, prawda, i miejscowi, Rosjanie czy Ukraińcy. I też takie spotkanie było. Kiedyś
ich zmobilizowaliśmy wręcz do tego, żeby oni byli na cmentarzu prawosławnym. Bo tak to my sami, Polacy, chodzimy na jeden cmentarz, potem na tą drugą część prawosławną. I kiedyś tam przychodzę, przyjeżdżamy, a oni sobie dzień wcześniej zrobili to i pytają mnie, czy tam pójdziemy. No oczywiście, że pójdziemy. Zwołałem chłopaków, idziemy tam na ten. Zostawiliśmy motocykle, nawet jeszcze namiotów nie rozstawiliśmy, poszliśmy tam. I tam mnie na końcu proszą, a było dużo, bo było kilku tych księży prawosławnych, było kilkaset osób. Był tam wicegubernator i pytają, żebym coś tam powiedział, prawda, do tych Rosjan. Ja przepraszam, że taka długa odpowiedź, ale to wydaje mi się ważne. Ja im powiedziałem, kochani, łączymy się w bólu nad utratą naszych najbliższych. Tu leży kilka tysięcy polskich oficerów. Ale my wiemy, Polacy, że tu wyleży kilkaset tysięcy Rosjan mordowanych w równie okrutny sposób. My, Polacy, wiemy, że to komunizm to nie jest wymysł rosyjski, a pomysł zachodnioeuropejski, bo i Marx, i Engels byli niemieckimi Żydami. A komunizm założyli przez Trocki, 370 paru, prawda, przywiózł ze sobą z Nowego Jorku i drugi Lenin z Zurychu, prawda, 340 kilku już nie ma. I zrobili rewolucję, prawda, i macie patrzyli. I wasza wina, mówię, polegała na tym, żebyście ich nie rozstrzelali od razu. Tylko pozwoliliście na tą awanturę. Także łączymy się w bólu i naprawdę jesteście najlepszymi braćmi naszymi, prawda. Dwa ostatnie pytania. Można w internecie obejrzeć nagrania, na których nocne wilki paradują z flagami komunistycznymi. Jeśli coś takiego zrobią na terenie Polski, czy będzie jakaś reakcja z waszej strony? Proszę pana, ja nie rozpatruję sytuacji, które są chyba niemożliwe. To jest absolutnie. To jest zakazane przez polskie władze, także myślę, że tu będzie reakcja władz. Ja nie mówię o przestępstwach, ja mówię o normalnych ludziach, którzy chcą przejechać do Berlina przez Polskę. I ostatnie pytanie do pana Grzegorza Brauna. Pan Węgrzyn kilkakrotnie, przynajmniej dwa razy powiedział, że nie przeszkadza mu znajomość, te fotografie, które są robione z Putinem, znajomość Zaudostanowa z Putinem. Czy panu to też nie przeszkadza? Proszę pana, jeszcze pan raz. Się, pan źle zadaje pytanie. Ja nie powiedziałem, ja w ogóle mam stosunek obojętny do tego. Ja nawet tego nie wiedziałem. Czyli panu nie przeszkadza. No skąd mogę mi przeszkadzać o czym, czego nie wiem? No pan żartuje. A teraz chyba. Jak pan wie, czy to coś zmienia? Nie, to niczego nie zmienia, bo ja ich znam jako uczciwych ludzi, porządnych ludzi. Okay. Pan usiłuje wyegzekwować od Wiktora Węgrzyna, żeby się tłumaczył z tego, że nie jest wielbłądem. To właśnie próbuje pan w tej chwili zrobić. Szanowny panie, jeszcze raz, proszę poświęcić temu pół dniówki dziennikarskiej i proszę postawić wobec podobnego wyzwania starszego kolegę zasłużonego Tomasza Sakiewicza i proszę wbrew jego zasługom dotychczasowym dla sprawy polskiej, dla walki o prawdę, o historii Polski, wbrew jego dotychczasowym zasługom, zabiegom o to, żeby prawda o zamachu smoleńskim nie umarła. Niech pan się skupi, niech pan sprowadzi całą działalność publiczną Tomasza Sakiewicza do tego orderu, który mu tam Ukraińcy przypięli na piersi i niech pan jego odpytuje ze znajomości, czy jemu nie przeszkadza, że Roman Szuchewicz, morderca Polaków, czczony był minutą ciszy przez ludzi, z którymi on się zadaje, a nawet odznaczenie dostał. A jak prawda, rozumiemy, że to absurd. Rozumiemy, że to absurd, prawda? Rozumiemy, że to absurd. Widzicie państwo, jakie to bolesne. Jakie to bolesne dla koleżanki dziennikarki stawać w obliczu tak retorycznie wykorzystanych absurdalnych zarzutów, prawda? To jest absurdalne, to aż boli. No, ale w związku z tym bardzo proszę, koleżanko, bardzo proszę, koleżanko, czy ja może oddam koleżance mikrofon? Czy koleżanka ma jakąś kwestię do wygłoszenia? Tylko tą dykcją marnie, bo ja nic pani nie rozumiem. Niech pani trochę potrenuje, przecież mówi wyraźnie do mnie. Słuchem coś nie bardzo. Pytanie było,
Czy przeszkadza panu znajomość szefa Nocnych Wilków z Audostanowa? Proszę pana, bardzo pana proszę, bardzo pana proszę o ujmowanie mojej sylwetki holistycznie. Bardzo pana proszę o wzięcie pod uwagę tych wszystkich moich wypowiedzi publicznych na tematy historyczne i współczesne. Bardzo proszę o włączenie do refleksji na temat mojego światopoglądu takich wypowiedzi jak filmy Defilada Zwycięzców, Marsz Wyzwolicieli. Z tych filmów oraz lektury rozmaitych tekstów, albo przeze mnie osobiście sygnowanych, albo też wywiadów, których udzielałem w ciągu minionych lat, wynika moje jednoznaczne potępienie sowietyzmu. Dzisiaj tutaj nazwałem Władimira Putina funkcjonariuszem i dziedzicem zbrodniczych organizacji. Czegóż jeszcze pan chce? Co jeszcze chce pan, żebym powiedział na te tematy? KGB, FSB, dziedzice NKWD, SMIERSZA, wojskowa i cywilna, wewnętrzna i zagraniczna bezpieka to organizacje zbrodnicze w wydaniu sowieckim. Proszę włączyć do swojej refleksji, do ewentualnych dywagacji na temat mojego światopoglądu te opinie, które ja pośrednio formułuję, montując takie filmy jak na przykład trzy dotychczas gotowe części cyklu Transformacja od Lenina do Putina. Czy pan oglądał te filmy? Tak, oglądałem bardzo dużo pana filmów i dlatego zastanawiam bardzo się cieszę. Jak można kręcić takie filmy i mówić, że to nie problem. Ale to znaczy, gdzie pan zetknął się, bardzo proszę się rozliczyć z tego, z tej insynuacji, gdzie zetknął się pan z jakąkolwiek moją wypowiedzią, która, cytuję, stwierdzałaby, iż to nie problem, iż to nie problem. Gdzie ja coś takiego powiedziałem? Proszę się z tego natychmiast wyliczyć. Trzy razy to powiedział szef pana kampanii przed momentem. Jeszcze raz. Skąd, z jakiej redakcji pan jest? Z Frondy.pl. A jak pańskie nazwisko? Jałowiczor, przedstawiłem się na początku. Bardzo mi miło. Proszę pana, pańska redakcja w sposób najdoskonalszy wyczerpuje kryteria tego, co nazywam gebelsowską propagandą. Pańska redakcja w sposób łajdacki zupełnie, przypisuje mi poglądy, których nie żywię, przekonania, których nie artykułuję i widzę, że jest pan tutaj na dobrej drodze, żeby wbrew temu wszystkiemu, co już tutaj zostało dzisiaj powiedziane, wbrew temu wszystkiemu, co jest oczywistością w świetle dotychczasowego mojego występowania publicznego, żeby jednak afiliować mnie jakoś tam przy Kremlu. Do tego pan zmierza. Więc proszę wobec tego, wróćmy do punktu wyjścia. Pan jeszcze raz, żeby nie było jakichkolwiek niedomówień, pan sformułuje swoje pytanie, a ja sformułuję moją odpowiedź. Dobrze? Bardzo proszę, żeby nie było niedomówień. Pan pyta o... Pytam o przyjazd Nocnych Wilków kierowanych przez człowieka publicznie obnoszącego się z przyjaźnią z Putinem. Czy to jest dla pana problem i czy ktoś taki pana zdaniem powinien zostać wpuszczony do Polski? Proszę pana, tak, odpowiedź jest twierdząca, to dla mnie wielki problem. Odpowiedź na drugie pytanie. Zgodnie z rutyną pracy wszystkich placówek konsularnych, które reprezentują Rzeczpospolitą poza granicami, rozpatrzone powinno być podanie tego pana o udzielenie polskiej wizy. Jak przypuszczam, niestety codziennie na terytorium Polski wjeżdża bliżej nam nieznana liczba osób, które darzą system sowiecki z naszego punktu widzenia nie tylko nieracjonalnym, ale też i zgubnym dla duszy, a czasem i ciała sentymentem. Tak, i to rzecz bardzo niedobra. Sądzę, że należy zadać pytanie o to, czy ten konkretny człowiek zasłużył na to, żeby polskie władze uznały go za persona non grata na naszym terytorium,
Czy to jest człowiek, któremu Rzeczpospolita ma uczynić ten zaszczyt, żeby go wyróżnić w ten sposób? Jeśli tak, to należy to ogłosić stąd, z Warszawy, nazwać rzecz po imieniu, no ale stajemy, proszę pana, wobec ryzyka narażenia się na śmieszność, jeśli z tak grubej rury strzelimy do celu, który, no cóż, w proporcji do innych może się okazać nie aż tak znaczący. Jeśli oskarża pan tego pana o znajomość z Władimirem Putinem, no to pytanie, czy wobec tego sam Władimir Putin jest persona non grata na polskim terytorium? Jeśli tak, chciałbym, żeby to zostało jasno zadeklarowane przez władze warszawskie i wówczas będziemy wiedzieli, czego się trzymać, ale proszę trzymać się logiki. Znajomym, bardzo dobrym pana Putina jest również wybitny artysta kina, pan Michałkow. Znajomymi pana Michałkowa są tacy wybitni artyści sceny i ekranu, jak na przykład Daniel Olbrychski, jak reżyser Krzysztof Zanussi. I Tusk przecież, kochany. Nie wspominam, zredukujmy teraz to rozumowanie, ten przewód myślowy do sfery wydarzeń o charakterze kulturalno-artystyczno-publicystycznym, społecznym, socjalnym. Więc w tej sferze, czy państwo zabierzecie się równie raźnie za odpytywanie z tych znajomości wymienionego tutaj przeze mnie Daniela Olbrychskiego, wymienionego przeze mnie reżysera Krzysztofa Zanussiego? Sami szukajcie dalej. I wiecie, gdzie szukajcie? 5 lat temu trwał w Polsce wielki festiwal pojednania. Latali. Ach, Andrzej Wajda zachęcał osobiście do biegania na cmentarze żołnierzy sowieckich ze zniczami. Nieboszczyka Życińskiego już nie możecie o to pytać, ale inni wystąpili w tym chórze. Dlaczego skupiacie się dzisiaj akurat na Wiktorze Węgrzynie, który jest człowiekiem tak zasłużonym dla sprawy polskiej w kraju i poza granicami, natomiast jakoś ulgę stosujecie nadzwyczajną dla tych wszystkich, którzy w sposób istotny w ostatnich latach reprezentowali na naszym terytorium, no właśnie, jakby to powiedzieć, zgubny brak krytycyzmu wobec reżimu moskiewskiego. Czy działając w ten sposób nie bierzecie jednak udziału w cudzym scenariuszu? Czy nie realizujecie scenariusza prowokacji analogicznego do tego scenariusza, który był snuty 3 lata temu? Pamiętacie państwo ustawkę z kibicami rosyjskimi na Euro 2012? Ryzykuję tezę, że obronną ręką wychodzą w tej sytuacji prowokatorzy zewnętrzni i prowokatorzy wewnętrzni. Ofiarą padają akurat te nieliczne ośrodki artykułujące rzeczywiście polską rację stanu w tym wypadku. Mój dyskurs geopolityczny jest przez państwa całkowicie zignorowany, redukowany ad absurdum. Wasz czytelnik jest manipulowany przez przemilczenie, nie dostarczacie mu istotnego kontekstu, który pozwalałby ocenić te czy inne fragmenty moich wypowiedzi i czynicie to w sposób uporczywy. Tak, fronda.pl to prawi dziedzice Goebbelsa na terytorium Rzeczypospolitej. Taki jest fakt. Nie, bo pytanie było konkretne i prosiłbym też o konkretną odpowiedź. Przypuśćmy, że ma pan dość władzy, żeby go do Stanowa wpuścić albo nie wpuścić. Zrobiłby pan to, czy by pan tego nie zrobił? Przede wszystkim ja nic o nim nie wiem. Pytałem pana kandydata na prezydenta. Wie pan, pana pytanie jest tak mało poważne, że naprawdę kompromituje pana zupełnie. Proszę pana, ja nie wiem, co zrobił ten, ja wszystkie dowody, znaczy dowody, no, cały ten problem widzę w gazecie, tylko między innymi we Froncie prawdopodobnie. Natomiast ja naprawdę nie mogę panu, pan zna lepiej nazwisko, bo ja nawet nie znam, Zaudustanowi, prawda, niczego zarzucić, bo ja po prostu nie wiem, od tego jest prokurator i sądy.
A dla mnie to on jest człowiekiem na ulicy, życzliwym mnie, tak samo jak ja jem, bo ja wszystkim życzliwy jestem, prawda? Także proszę pana, w ogóle pana nie rozumiem. Proszę pana, udzielam konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Gdybym miał taką egzekutywę, to by oznaczało, że dysponuję również wpływem na służby państwowe i te miałyby za zadanie monitorować i, no cóż, mitygować, a w ekstremalnych przypadkach po prostu tępić działanie na naszym terytorium agentów obcych państw. Taka byłaby ogólna dyrektywa. I w związku z tym, jako odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa państwa, naciskałbym, aby z równym zacięciem i równą pilnością podległe mi służby starały się dociec, jaki jest właściwie stosunek do polskiej racji stanu, zarówno takich osób, jak te, które tu pan przykładowo wymienia, jak też i redaktorów działających na naszym terytorium czasopism, które w sposób jawny, uczestniczą w prowokacji politycznej i w sposób uporczywy działają przeciwko polskiej racji stanu, angażując opinię publiczną, huśtając opinią publiczną w sposób niebezpiecznie zbliżający nas do sytuacji, w której już nikt nie będzie w stanie obliczyć możliwych skutków, konsekwencji takiego huśtania. A zatem, wracając, bo znowu się rozgadałem, proszę pana, tak, gdybym miał ludzi, którym mogę zlecić przedstawienie mi dossier pana, proszę jeszcze raz powtórzyć nazwisko. Zaudostanow. Jeszcze raz? Aleksandr Zaudostanow. Gdybym miał taką egzekutywę, tak, owszem, w tych dniach chętnie zapoznałbym się z dossier pana Zaudostanowa i jednocześnie bardzo chętnie zapoznałbym się z dossier pana Tadeusza Grzesika. Chciałbym wiedzieć, za jakie pieniądze realizuje pan Grzesik swoje, jeszcze raz powtórzę niestety tę diagnozę, swoją goebbelsowską propagandę, która ma szczególne nasilenie w ciągu ostatniego roku. Widzę to na swoim przykładzie. Od momentu, kiedy publicznie zadeklarowałem moją krytyczną opinię co do wpychania Polski w wojnę ukraińską, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zostałem ruskim agentem, wielbicielem Putina i temu podobne. I wie pan, nie wierzę w przypadki i nie przypisuję też ludziom pochopnie złej woli. Natomiast sądzę, że w takim świadku, jak świadek funkcjonariuszy mediów pełniących obowiązki dziennikarzy, w takim świadku trudno spodziewać się spontaniczności. I w związku z tym, tak, oskarżam Frondę.pl o działanie w interesie obcej racji stanu na terytorium Polski. I gdybym miał, proszę pana, egzekutywę, no to miałbym informacje, a tak, informacji mi brak. Może pan przejdzie na stronę narodu polskiego i zabierze się pan za zbieranie tych informacji. Ja przepraszam, w ramach reposty, w ramach reposty tylko, dlatego że została zmiana wywołana tutaj przy okazji mowy o Komunistycznej Partii Polski i tak dalej i mówili o zmianie. Nie wiem, co to zmiana miała wspólnego z tym tematem. Zmiana jest też oskarżona o piątą kolumnę, tak jak pan Węgrzyn, tak jak każdy, który będzie po prostu dążył do dobrych stosunków między narodami polskim, a wszystkimi sąsiadami, między innymi z rosyjskim narodem. Dobrze, pan tak chciał mówić, prawda? Prosimy pana. No tak, chciałem. Ja mam to szczęście, że ja nie prezentuję żadnej gazety, jestem po prostu mieszkańcem Warszawy, prawda, i że tak powiem, z
swoim imieniu, plus to, co tam się uda wyczytać w internecie i tak dalej. No ja chciałem... Ja w zasadzie się w 90% z panem Grzegorzem, że tak powiem, zgadzam, czy tam w zasadzie cenię pana twórczość artystyczną, prawda? No szczególnie ja tu akurat chciałem, nie wiem, Towarzysz Generał, to chyba pana dzieło tak samo, prawda? I jestem tak, współautorem tego tak, filmu. Tak, bardzo cenna rzecz, uważam, że każdy Polak powinien to zobaczyć. Natomiast szczerze mówiąc obawiam się o pana, tak powiem, efekt kampanii wyborczej, bo no przepraszam bardzo, ale nie można mieć w swoim pana, komitecie. Proszę pana, my już siedzimy 2 godziny, ja bardzo proszę o pytania ja i odpowiedzi, bo pan tutaj, w tej chwili tak, no, tak. koreferat wygłasza. Tak, nie może pan mieć w swoim okolicach człowieka, który po prostu no, mówi, że on się nie interesuje polityką i tak dalej. Jeśli pan, który prowadzi Rajd Katyński od 15 czy 14 lat, bierze udział w takiej imprezie, jest autorem tego, czy organizatorem, mówi, twierdzi, że się nie interesuje polityką, no to polityka się nim zainteresuje, prawda? No bo nie udawajmy, prawda, że nie ma obserwatorów, prawda? Szczególnie ci politycy ze Związku tam Sowieckiego, czy tam dzisiejszej Rosji. Ja chciałem tylko, bo tutaj wątek z dzisiejszego wydania, to jest bolszewicy nie robili rzezi Pragi i bolszewicy nie mordowali Romualda Trauguta, prawda? I tak dalej, więc... Proszę pana, coś panu powiem, żeby pan tego nie ciągnął. Tak. Wie pan, mój praszczur zawisł na Cytadeli Warszawskiej. Tak, obok jest. Romualda tak, Trauguta. Także proszę, pytanie generalnie, proszę, tak. proszę naprawdę nie próbować odpowiedź, nic z tej strony dobrze, podchodzić. Dobrze, na moje pytanie w zasadzie padła odpowiedź, bo moje główne pytanie to było takie, czy panowie podtrzymują to, co, bo to, co pan tam nie wiedział i tak dalej tego, ale od 2 dni wiadomo wszystko, czy od 3, nie wiem, tam padło pytanie, że państwo jednak, panowie deklarują, że będziecie towarzyszyć tam tym motocyklistom rosyjskim, prawda, i tak dalej. No to uważam, że się źle dzieje, dlatego że ponieważ, za dwa proszę, lata... Ponieważ, proszę pana, nie można mieć pewności, tak. czy służby policyjne, te same, które co roku atakują Marsz Niepodległości, te tak. same, które angażowane były przez władze w szereg prowokacji wymierzonych w polskich patriotów w ostatnich tak. latach, mhm. nie można mieć pewności, z całą sympatią i szacunkiem dla dobrych policjantów i lojalnych bezpieczniaków polskich, nie można mieć pewności, jakie rozkazy wyjdą z samej góry. Dlatego obecność polskich patriotów, którzy zadbają o to, żeby nie było tam pola dla prowokacji, żeby nie doszło do, nie daj Boże, tragedii, o którą się aż proszą ci, którzy nakręcają atmosferę w tej sprawie, ta obecność jest oczywiście wskazana. Im więcej będzie chłodnych, mądrych głów na miejscu, tym lepiej. Gdyby, proszę pana, istniało państwo polskie i gdyby nie było rozrywane z jednej strony przez agenturę ruską, pruską, z drugiej strony przez agenturę amerykańską, żydowską, gdyby było państwo polskie, no to wtedy moglibyśmy spokojnie oglądać to wszystko w telewizji, patrzeć jak w eskorcie policyjnej od granicy do granicy ten konwój sobie podróżuje. Kto chce, składa kwiaty, pali znicze na cmentarzach, które życzy sobie odwiedzić. Tak, tak ale moglibyśmy na cmentarzach spokojnie, również? Moglibyśmy spokojnie na to patrzeć. Proszę pana, jeśli, ja to już powiedziałem, przed godziną chyba, jeśli zaczniemy reglamentować dostęp do cmentarzy i zaglądać w papiery i sprawdzać, kto skąd przychodzi, dokąd się wybiera i z jakimi inklinacjami i intencjami na cmentarz przychodzi, no to proszę pana, z tego się nie wywikłamy. No to ja wtedy... się w takim razie w Warszawie doczekam za rok czasu, jak przyjadą koledzy motocykliści z Niemiec i będą, prawda, składali wieniec czy kwiatki w miejscu kaźni policmajstra Kuczery, prawda, i tak dalej. Tak? Do tego dążymy? Proszę pana. Bo już towarzysze pana, próbują tu panu zagospodarować. Proszę pana, no widzę, że pan stara się
nie pan pierwszy i nie pan ostatni, ad absurdum sprowadzić mój światopogląd, moje wywody, moje wypowiedzi, czy to państwo bezstronnie ocencie, czy z moich wypowiedzi wynika jakakolwiek zachęta, czy przyzwolenie dla promocji reżimów totalitarnych. Zachęta nie, ostrożności tu nie widzę. Proszę pana, czy są jakieś pytania jeszcze? No ja już nie mam pytań. To było główne moje pytanie, czy panowie będą towarzyszyć, bo w związku pan z tym... w ogóle nie miał żadnych pytań, tylko chciał sobie pogadać, zdaje się. Co do mnie odpowiedź jest przecząca. Zajęcia związane z intensywnym finiszem kampanii prezydenckiej powodują, że moja obecność w tym miejscu, niezależnie od moich intencji, jest z góry wykluczona. Miałbym takie pytanie. W polityce praktycznie istnieją trzy sposoby uprawiania polityki. To jest i pierwsze, to można porównać do chińskiej gry Go, gdzie Chińczycy mówią, że trudno jest ocenić rewolucję francuską, bo jeszcze za mało czasu upłynęło, żeby ją prawidłowo ocenić. Druga metoda to jest metoda amerykańska i to jest poker, czyli chowamy karty po kieszeniach, blefujemy, coś staramy się ugrać, nie pokazując wszystkiego, a w ostateczności jak nam nie wychodzi, to wywalamy stolik, prawda, i sięgamy po broń. Trzecia metoda jest rosyjska, gramy w szachy, wszystko widać, wszystko jest na stole, każda figura ma określone pole, ruchy i zadania. I ja się ruszam w ten sposób, a przeciwnik rusza się w ten sposób. Jeśli my się nie nauczymy grać w szachy z nimi, to będziemy ciągle ten stolik wywalali. Ta cała sytuacja, która zaistniała, jest zrobiona celowo, jest zrobiona w sposób przemyślany i to są proste szachy. To są proste szachy. Jaki ruch byśmy nie wykonali, zawsze jest wieża na D4 i zagrożenie królowej, prawda? I teraz jest sytuacja tego typu. Na ile my wspólnie razem, bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne i jakie mamy przekonania, możemy stworzyć taki wspólny front zdrowego rozsądku. Zdrowego rozsądku, nie negując przeszłości, nie negując spraw trudnych i spraw, z którymi się nie zgadzamy, ale z drugiej strony nie dając się wmanewrować w różne zagrywki właśnie typu takich szachów, gdzie jak nie mogę wygrać, to wywalam stolik, prawda? No i w ten sposób to za chwilę będzie wszystko problemem. Motocykliści będą problemem, pokazywanie czterech pancernych w telewizji będzie problemem, prawda? Każdy inny temat będzie miał tą reperkusję, że jest to coś nie tak. I może warto by było, żebyśmy i pan, i każdy na tej sali, kto poczuwa się do jakiegoś wspólnego obowiązku, odpowiedzialności za całość, stworzyli takie minimum, jak to się mówi, kontaktów z naszymi sąsiadami, których nie znamy i żeby stworzyć takie forum rozmowy. Tu mamy motocyklistów, prawda? Oni też mogą spokojnie kontaktować się z motocyklistami z wszystkich stron, bo będzie cyrk, jak im do pomocy przyjadą motocykliści niemieccy, proszę czescy, pana, skandynawscy. No właśnie ma pan tutaj przed sobą twórcę takiego forum, inicjatora takiej formy dialogu, takiej formy spotkania. Ma pan go przed sobą i otóż o ironio i o zgrozo z tego człowieka zrobiono w ostatnich dniach wroga publicznego numer jeden. Prawda? Więc proszę nie kierować do nas tych pytań i tych sugestii, bo ponieważ zanim pan je wyartykułował, to one już zostały spełnione. Tak, właśnie ma pan tutaj do czynienia z ludźmi frontu zdrowego rozsądku i umiaru w tej sprawie. Proszę kierować te pytania do rozgrzanych głów tych uczestników, inicjatorów, organizatorów nagonki prasowej, tych funkcjonariuszy zarówno świata mediów, jak i świata polityki. Proszę ich o to pytać, proszę ich urabiać. Nam nie potrzebuje pan tego sugerować, bo z sercem na dłoni już z góry wyszliśmy naprzeciw pańskiej sugestii. Będziemy tak wspólnie robić. Czy są jakieś pytania jeszcze? Ja mam właśnie pytanie do pana mieszkańca Warszawy. Jak by pan chciał rozwiązać ten problem? Co by pan zrobił na naszym miejscu? Nie zrozumiałem. Jeszcze raz, bo cicho było. Gdzie pan jest? Co by pan zrobił na naszym miejscu? A nie,
przede wszystkim nie towarzyszyłbym, proszę pana, no, tej grupie. No, przed chwilą padło taki zarzut tutaj, że nagonka na pana Wiktora Węgrzyna tam i tak dalej. Prawda. Nagonka się wzięła w tym momencie, kiedy pan, zdaje się, zadeklarował, że pan ma zamiar z tymi ludźmi jechać i tak dalej. Ale proszę pana, rajd nie jest największą sprawą w Polsce. Polska jest najważniejsza, proszę pana, a nie rajd. No. Panie, oddaj pan ten mikrofon. Pan sprowadza... Nie, dajmy odpowiedzieć. No. Ja rozumiem, proszę państwa, na sali, że tu jest grupa poparcia i wszyscy tu państwo, jak siedzicie, prawie tam, nie wiem, w 90% to właśnie tego. No i pan się odezwał, oczywiście. To ja panu powiem tak, że proszę pana... Pan jest typowym przedstawicielem tak zwanego klubu Harley'owskiego. Czy są jakieś jeszcze inne pytania? Pana, czy ktoś z państwa ma pytanie? Ja miałem dać odpowiedź, ale... Tak. Bardzo proszę tam pana. Prosimy o spokój. Bardzo proszę. Proszę państwa, ale właśnie problem polega na tym, że jeśli nie będzie naszych polskich kolegów, no to na przykład jeśli w tych prostych rosyjskich szachach wygląda to tak, że na granicę przyjadą nasi motocykliści z Niemiec, z Czech, ze Słowacji. Mogą przyjechać grupy żydowskie z flagami Izraela, prawda, dla ochrony rosyjskich motocyklistów przed Polakami. No to jak my w tym wszystkim wyjdziemy? Bo mówię, to co do tej pory jest grane, to jeszcze nie jest koniec partii. Tam następne ruchy tych koników szachowych są przewidziane i możemy się spodziewać, że na granicy na grupę rosyjską będzie czekała cała masa europejskich motocyklistów, którzy będą chcieli ich wesprzeć w tym razie. Jeśli mogę... Rozumiem, że nie ma już pytań, kończymy. Dziękuję bardzo państwu za przybycie.